Dzień dobry, dobry wieczór. Półfinały się skończyły i dzisiaj musi być rozwiązanie zakładu, który wygrałem. Moje czary zadziałały. Jak widzicie, dzisiaj ze mną Mateusz Pawlik, ubrany w piękne, niebiesko-białe dzisiaj barwy. No, dzień dobry przede wszystkim, ale... Co do tych pięknych, no to można y, polemizować, aczkolwiek no, kolorystycznie ładne, ale... A tak specjalnie ten herb zasłaniasz, tak, tak wiesz, skuliłeś? No, tak, no, Wiesz, no niebieskie to niebieskie, wiesz. Ktoś pomyśli może, że wiesz, jakiś Vancouver Canucks albo coś. No, a, no, 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 no ale wiedzieć, ten herb o to tutaj tak troszkę zdradza. Jaki herb? Nic <średzi> <średzi> nie widzę, nie no. Przecham, przegrałem zakład, więc y, honor mam. Więc trzeba po prostu. Z Mam na że teraz już zawsze w takich barwach. Wiesz, nadzieję matką głupich, jak to <noise> mówią. Może się uda wy, wygrać więcej zakładów, to wtedy, wtedy się uda. Jak samopoczucie po, po zakończonych półfinałach? Mm, THL. Samopoczucie dobrze. Po antybiotyku wyzdrowiałem, nie mam już dzisiaj chrypy, jak, tak jak ostatnio mogę mówić, więc. E, więc dzisiaj będziesz dużo mówił. E, mam nadzieję, że, wiesz, że pociągniemy tak rozmowę, że będzie na tyle ciekawa, żeby się gdzieś tam rozwinąć, e, jeśli chodzi o jakieś ciekawe myśli. No dobrze, a więc jak dzisiaj wygląda nasza agenda? Rozmu yy, omówimy sobie oba półfinały, czyli GKS Katowice, JKH GKS Jastrzębie i Replast Unia Oświęcim GKS. Tychy z racji tego, że każdy zna nasze. Upodobania kibicowskie, to zaczniemy od tej pary, gdzie jesteśmy neutralni, no i też gdzie, no, trzeba powiedzieć jasno, mniej nas ta, ta rywalizacja rozgrzewała, czyli GKS Katowice, JKH, GKS Jastrzębie. Jesteś zaskoczony tym wynikiem? Szczerze mówiąc tak, nie spodziewałem się na pewno yy, tego, że Jastrzębie przegra cztery mecze z rzędu po pierwszym wygranym meczu. W Katowicach. U, no, wiadomo, trudny rywal Katowice. Tam kibice robią po prostu piekło na trybunach i ciężko się gra tym zespołom, które grają właśnie w satelicie. Dlatego jestem bardzo zaskoczony, że, że po prostu Katowice zdołały w cztery mecze pod rząd wygrać i tą rywalizację zakończyć. Tym bardziej, że no, przed, przed tymi, tą, przed, przed półfinałami, no, Mówiło się, że, że to Jastrzębia jednak jest tym takim delikatnym faworytem, y, że jakby jest wskazanie na nich, a jednak mimo wszystko znów John Murray, y, niczym śpiący niedźwiedź na te naj, naj, najważniejsze mecze, y, no, pokazał się ze znakomitej strony i to jednak znów on został bohaterem GieKSy i wprowadził, choć no, nie on sam, wiadomo, że koledzy mu też mocno pomogli, ale ale w tym ostatnim meczu szczególnie, gdzie zachował czyste konto, no to czapki z głów dla niego, bo, bo znowu pomógł drużynie awansować do, do finału po raz kolejny z rzędu. No czapki z głów przede wszystkim dlatego, że w tych czterech wygranych przez Katowice meczach łącznie wpuścił tylko trzy bramki. No, to to też mówi samo za siebie taka statystyka. E, tak, to ja też zawsze uważam, że drużyna przeciwna może też zrobić bohatera z bramkarza, nie chcę nic... E, Johnemu odbierać, ale e, myślę, że z, też spory procent po tej e, Jastrzemskiej ofensywie jest e, tutaj udziałem. Jeden, jedna bramka na mecz i w ostatnim zero to tutaj no, nie wygląda to jak na półfinały jakiejkolwiek ligi, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że e, to pierwsze spotkanie w Katowicach 3 do 1 dla. Dla jastrzębialni wtedy tak większość myślało, no kurczę, chyba jednak no kalaber dobrze to wszystko ułożył i ta rywalizacja z, z Toruniem pokazała, że, że trzeba się liczyć z Jastrzębiem, a Katowice z tym sosnowcem, no tam zawsze było na styku, praktycznie w każdym meczu. I ja też przyznam szczerze, no, nie sądziłem, że Katowiczanie aż tak łatwo przejdą sobie przez, przez drużyny Roberta Kalabera. Chwalisz tylko Jaśka Muraża, ale kto no, no, jeszcze? No, przede wszystkim Grzegorz Pasiut, Bartek Fraszko. No, to wszystko zagrało po prostu w tej GieKSie, poza tym pierwszym meczem, gdzie wiadomo GieKSa przegrała, no ale tak naprawdę po tym pierwszym meczu stworzył się kolektyw. No i ten kolektyw dotrwał do ostatniego meczu i po prostu wszedł do finału. I, i to właśnie też dużo mówi o GieKSie, że w tych, ważnych, w tych trudnych momentach po prostu potrafią się zmobilizować, i mimo tego, że już mają tyle mistrzów na koncie z rzędu, potrafią nadal ten głód zwycięstwa wyzwolić w sobie i, i przebrnąć przez tak trudnego rywala, jakim był niewątpliwie JKH GKS Jastrzębie. Ale co do tych ogólnie tych dwóch parpów finałowych, to mam spory niedosyt, jeśli chodzi o, o wyniki. Bo Ciekawiej było w ćwierćfinałach. Tak chciałem właśnie do tego dojść, że, że ćwierćfinały były o wiele ciekawsze, jak dla mnie, z, z punktu widzenia takiego czysto sportowego. Um, Przede wszystkim były bardziej wyrównane. A tutaj mamy pięć meczów i koniec i czekamy ponad tydzień. Teraz są jeszcze święta na, na finał, więc yy, ciekawy też jestem, właśnie, jaka będzie dyspozycja zawodników yy, przez. Po, po takiej przerwie. Tak, tak, że no nie, są w tym, nie są w tym rytmie meczowym. A wiadomo, że to jest kluczowe właśnie, żeby, żeby być w tym rytmie meczowym. No ale są też te dwa zespoły, Unia i, i GieKSa, są na takich samych warunkach, bo... No wszystko skończyło się identycznie, tyle, tyle można powiedzieć, że szły łeb w łeb. Pierwszy mecz przegrany, zarówno w Oświęcimiu, tak. jak i w Katowicach i później 4 zwycięstwa z rzędu. Jedyne różnice, no to w ćwierćfinałach jednak Katowice szybciej skończyły te rywalizacje. Oświęcimianie e, dopiero w siódmym meczu u siebie z Krakowią, ale jeszcze zanim przejdziemy do tej drugiej pary, o której z pewnością będziemy więcej mówić, to chciałbym Ciebie zapytać co sądzisz o Jastrzębiu? Co tam nie zagrało? Bo, bo w tej rywalizacji z Toruniem, najpierw taki mały, e, zimny prysznic, czyli dwie porażki e, na start, 0-2, no ale potem Kalaber pozmieniał, e, Machina ruszyła, e, cztery zwycięstwa z rzędu, później piąte w tym pierwszym meczu z Katowicami i znów jakiś piach. Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem co tam, być może wiesz, sytuacja jest, polega na tym, że po prostu Robert Kalaber jest lepszym selekcjonerem niż trenerem klubowym, więc nie wiem, jesteś w stanie to powiedzieć po tym blamażu w prekwalifikacjach olimpijskich, Wiesz, no, ja bym się z tym ka nie zgodził. Każda drużyna ma swój dołek i być może reprezentacja Polski też miała taki swój dołek. Zresztą przykładem jest ta piłkarska reprezentacja Polski, gdzie mimo dołku udało nam się awansować na Euro, więc No udało nam się więc to mam te... nadzieję, że Ja to myślę, jest... że to jest większa zasługa zmiany systemu. Na pewno, i... no, ale i... jeśli są takie zmiany, drużyn, to trzeba które... z niego korzystać. Polska reprezentacja w OKU też skorzystała na zmianach i przez to, że nie ma Białorusi i Rosji Mistrzostwa świata. Więc, no oczywiście. Więc ale można porównać mi... te dwie sytuacje, może nie aż nie są bliźniacze, ale no, no też wykorzystaliśmy jakby system. Nie, tak? no, oczy, oczywiście, oczywiście. Ale nie mogliśmy nią, też oczywiście, wykorzystać nią, system, nią. system i przejść do tej drugiej rundy kwalifikacji, bo tam też było łatwiej z racji tego, że drużyny, o których wspominamy, zostały wykluczone i no, na pewno wystarczyło zająć powalczyć drugie miejsce. Tak, no ale wiesz, no, nie wszystko w sporcie się udaje. Nie wszystko wychodzi. No na tym właśnie polega sport, tak? Że po prostu możesz, możesz mieć po prostu gorsze dni, jakiś gorszy okres i on decyduje o, o wyniku. No i być może tak było właśnie w kontekście reprezentacji Polski, w tych kwalifikacjach, ale wracając jeszcze do, do Jastrzębia, co nie zagrało, no przede wszystkim ofensywa nie zagrała, no bo nie można wygrać, jeśli się nie, nie labramek. bramek. No I to jest myślę klucz do klucz, który był tutaj w, w, te, w tej rywalizacji po prostu. No, Gieksa po prostu wygrała, bo strzelała bramki, no, a Jastrzębie przegrało, bo nie strzelało bramek. No, to można to najprościej wyjaśnić na chłopski rozum po prostu. W tych playoffach w końcu Robert Kalaber postawił na jednego bramkarza, coś czego ja się domagałem i uważam, że to była dobra decyzja, że, że postawił na, na Lackowicza, a Maciej Miarka został gdzieś tam odłożony na boczny tor? Wiesz co, no nic nie mówiąc Maćkowi Miarce, to przez mm, te występy, szczególnie pod koniec sezonu, jak oglądałem Jastrzębie, no to Lackowicz wyglądał na tego bardziej pewnego bramkarza. <laughs> mm, więc myślę, że po prostu Robert Kalaber, y, który zna się na pokoju pewnie lepiej niż ja, stwierdził, że, no, że stawia na, na pewniaka, może na, no, nie pewniaka, ale na bardziej pewnego bramkarza. Y, no i czy bym to wyszło na pewno z toruniem? Tak, a. W, no, też, tak jak mówiłem wcześniej, to też nie, nie obciążałbym Lackowicza za stratę bramki Nie, 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 nie mam w ogóle tego na myśli. Tylko yy... no, jest to taka zmiana w, w względem Sącet. sezonu zasadniczego. No to, to, no to też dobrze, no nie? No, nie, bo, oczywiście. Tak. Tym bardziej, że sezon zasadniczy rozgrywa się w Polsce o nic, yy, może poza Pucharem Polskim. No nie wiem, właśnie czy o nic, bo tak yy, Filip Komorski mówi, że chcieli potrójną koronę. No bez tego zasadniczego nie byłoby szansy na, te, na ten puchar. No tak, puchar, dlatego mówię o Pucharze Polskim. No, no, no nie tak o nic, nie? No wiesz, no ale o, to, ma, no, to masz tak naprawdę emocje do stycznia. No i od stycznia co masz? No Mecze towarzyskie takie o punkty? No tak, no i wiesz, bywa. I tak masz, jest skonstruowana i masz, ta liga. No, popaść, no, jest... Ze mną się ludzie nie zgadzają, że cztery drużyny powinny być w play-offach, więc. No, no ja co, co? podzielam twoją myśl i nawet o tym często piszemy, no ale... Wiesz, no to by było drastyczne, ale by podniosło na pewno atrakcyjność. No myślę, że do ostatniej chwili byśmy się bili no tutaj o wejście, więc to na pewno. Albo przynajmniej te dwie pierwsze wchodzą od razu gdzieś do półfinału, tak, tak. No jakoś a modyfikacja by się przydała. Od pewnie. 3 do 6 walczą. No bo walczą co, to, o co to za atrakcja dla kibiców, skoro już po październiku wiadomo, że ostatnia, dziewiąta drużyna nie ma szans na wejście do playoffów. No, play no to co to jest za atrakcja? No choćby dla nas, obserwatorów hokeja, którzy chodzą niemal na każdy mecz, to nawet mi się czasem nie chce wychodzić, no bo wiesz, no zwisałem no i powiewa po, no zwisa, w, zwisa, w sumie, kto trzy punkty zdobędzie i nawet ten układ wiesz na koniec sezonu tam jeśli chodzi o miejsca nawet mi za bardzo nie grzał na którym tam skończą tychy na którym skończą katowice no do do pewno... polski jeszcze tak, do, do, do no to... końca drugiej rundy jest to gdzieś jest. No, e, ale emocjonujące to tak dwa miesiące tak no tak tak, no, tak to tak, dwa tak. miesiące emocji i potem co czekamy na co no w tym sezonie też yy... Nie wiem, czy nazwać to pechem, bo z jednej strony mieliśmy więcej wyrównanych zespołów, co pokazały no ćwierć tak. finały, no ale z drugiej <Ky> strony myślę, że już tak od pierwszej, drugiej kolejki wiedzieliśmy, kto do tych playoffów nie trafi. No, to ci mogę powiedzieć. No, wyjaśniłeś i <Ky> myślę, że doskonale podsumowałeś tutaj ten wątek, jeśli chodzi o, o strukturę naszej, naszej, naszej ligi. No, dlatego też apelujemy razem, myślę. O to żeby coś się zmieniło w tym kontekście, żeby po prostu żeby ta liga była ciekawa i żeby wiesz, ja pamiętam jeszcze czasy, my chodziłem do gimnazjum czy do podstawówki, gdzie były ostatnie mecze sezonu zasadniczego i ludzie po prostu stali na schodach po bilety. To był mecz z Sanokiem pamiętam, jak jeszcze wtedy ten Sanok był naprawdę potężny. I pamiętam, że ludzie się zabijali wręcz o bilety, a tutaj są playoffy, ćwierć finał, i nie ma pełnych trybun w, w tychach, nie ma, w, Now tam w nowym targu też były tam ustawy miejsca. Dopiero pod te, wiadomo, pod te decydujące mecze ludzie zaczęli chodzić, no bo wiadomo, że stawka jest już wyższa. No, ale odzwyczailiśmy kibiców od po prostu od emocji związanych z hokejem. No tych emocji na pewno jest yy, mało. Zamykając temat, Jastrzębia to według Ciebie jest zawodników największym przegranym tego sezonu. Bo hmm. Oczywiście została jeszcze rywalizacja o, o, o brązowy medal w, zawodników Jastrzębia. Jastrzębia. Myślę, że Dominik Paś y, po tej przygodzie z, y, w Czechach nie może się jakby odnaleźć. Nie wiem na czym polega problem, no, ale zdecydowanie z kluczowego zawodnika ligi. No tak... I mistrzostw świata też, powiedzmy tak, sobie. Tak. No, mistrz... świetny turniej w jego Tak, tak. No ale to jeszcze, jeszcze grał przed mistrzostwami świata w Jastrzębiu. Tak. I już wtedy no, nie grał tego, co... co może nie, że nie grał, ale po prostu nie, nie punktował tak regularnie, jak zanim wyjechał do, do Czech. Dlatego nie wiem, czym, w czym polega problem. No ale to też jakby no Musisz się też rozwijać, no nie? Jak, jak chcesz jeszcze myśleć a jest jeszcze w takim wieku, gdzie spokojnie Dominik może pokusić się o angaż w jakichś lepszych ligach niż Polska. No i też może w innych zespołach, to wiemy, że Wiesz, no... czasami y, to też dobrze robi zmiana środowiska dla, dla zawodnika, więc y, no pytanie, czy może ten związek yy, kalaberowsko-pasiowy się już <grymnie> nie zepsuł. No wiesz, no to, to, <grymnie> chyba myśl, to chyba wie sam Dominik. O, oczywiście, oczywiście. Ale myślę, że, że jakbym oczywiście nic mu nie ujmując, ani też go jakoś tam nie obrażając, no ale yy, od o zawodnika tej klasy z takim doświadczeniem yy, no, powinno się wymagać nieco więcej. Czyli ty wskazujesz Dominika Pasia, tak. a ja szczerze mówiąc spodziewałem się, że wskażesz Macieja Miarkę. No nie, no dlaczego? On jest młody, to jest dopiero jego pierwszy, tak, jak, tak naprawdę y, tak długi sezon, jeśli chodzi o grę. No, bo no, no to prawda, tak. Nie po grał. dwóch latach y, jako dwójka no, za Johnem Maryem, no, to... No w końcu zaczął grać, tak? Więc y, no nie wymagałbym od niego jakichś cudów po prostu w tej bramce, no ale myślę, że wykorzystał swoją szansę. Pokazał się mm, w kadrze też zaczął grać nieco częściej, więc... Y, nie miałem do niego żadnych tutaj zarzutów, jeśli chodzi o jakieś tam, jeśli chodzi o jego dyspozycję. Okej, okay, no ja miałem większe nadzieje po przejściu do, do Jastrzębia, że na tyle szans, ile dostał, to miałem nadzieję, że wygra tę rywalizację z Lackowiczem. Ale tak jak wspomniałeś na początku, Lackowicz pokazywał się lepiej. Może, no, też, no, może nie lepiej, ale po prostu pewniej. Dla no, w mnie... bramce to jest. No, bramkarz pewniejszy jest lepszym ramkarzem, no, nie oszukujmy się. No. To się wiąże jedno z no, drugim tak? Oboje dysponują też m, trochę wyszkoleniem, tak? No, inaczej a. się ich w ogóle ogląda, tak? Nie, no oczywiście, no ale patrząc jeden do jednego, a mieliśmy taką szansę, tak, bo, tak, bo tak. grali praktycznie 50% w sezonie zasadniczym no to tutaj łatwo było wybrać. Ale oboje mhm. też mieli swoje takie super No tak, momenty. jak dobrze pamiętam, jeden mecz był taki, że oboje stracili po pięć bramek. No więc. też, no, to <laughs> zaraz na początku. więc No tak, nawet, wiesz, no ale to wiesz, na tym polega <laughs> też sport, że wiesz, o, oczywiście nie da się w w być w pełni formy przez cały sezon. To prawda, e, aczkolwiek no, ty wskazujesz, e, Dominika, Pasia, ja wskażę, Maciej, Miarskiego. Czyli stawiamy na Polaków. Stawiamy na Polaków, no gdzieś tam ci Polacy się... Myślę, kojarzą bezpośrednio z tym. Jastrzem, chociaż tych Polaków tam jest coraz mniej, można powiedzieć, niż, niż gdzieś tam poprzednich no, ten sezonach. Ten mit nieco o tej jastrzębskiej szkole wychowanków trochę już umiera, bo. Nie, no to, ja myślę, że to mitem zostanie zawsze, bo to, to znaczy, zawsze był mit dla mnie. To był jeden, no, jeden super rocznik. No tak. No, no a, a powstała taka trochę teoria, jakby to była. Jakby nie wiem, La Masija no, tam... Co pięć lat było, był jakiś rocznik z Jastrzębia i wszyscy grają z Jastrzębia. No, no i wydaje mi się, że jak już to więcej. Tych zawodników ma gdzieś korzenie w Nowym Targu, na przykład. Takich, gdzie na pewno. co jakiś czas się pojawiają niż w Jastrzębiu. A e... spójrzmy też na krynicę, która w ogóle nie ma klubu seniorskiego, a jednak cały czas. Do, do, sen, do seniorskiej ligi cały czas ktoś wchodzi, więc tak, to też tak, jest tak. bardzo ciekawe. E, to prawda, ale w ten mit nawet sam Robert Kalaber pewnego czasu uwierzył, bo, bo był taki słynny wywiad, gdzie, gdzie, gdzie właśnie mówił, że, że oni stawiają na swoich i mogą być. Jeśli chodzi o stawianie na swoich, to też um, Krakowia mnie zazna, zaskoczyła w tym sensie, że przez długą część sezonu. Stawiała po prostu na młodych zawodników, i choćby odpalił Mateusz Bezwiński, który od lat. który otrzymał powołanie. W tak, tej tak. No dla mnie świetny sezon w jego wykonaniu i, i jak najbardziej zasłużone to powołanie. Na czy w jednym odcinku u Was nie mówiłem, że, że jestem zaskoczony brakiem powołania dla Mateusza Bezwińskiego, bo moim zdaniem zasługiwał na to przez, przez, przez swoją postawę przez cały sezon. Myślę, że Krakowia będzie takim zespołem. Wartym uwagi w przyszłym sezonie, też w najbliższych kilku latach, jak to się teraz, no jednak po zmianie władz, potoczy. Względem hokeja też jest wiele zmian na, na szczeblach administracyjnych, więc. Właśnie no, chciałem powiedzieć, że to, co się przynajmniej dzieje w social mediach, gdzie widzimy cały czas jakieś nowości z Krakowa, no to napawa to optymizmem i jakby czuć taki profesjonalizm też od. od no, tego... Wydaje mi się, że względem hokeja to jest. Jedyny klub, który może być tak profesjonalny, jednak to doświadczenie ja, no, może, in... być, ale... może być. Nie, nie mówię, że jest, jak mówię, będzie, że tak. może być, ma największy potencjał. Tam jest zdecydowanie ze względu na, na wielkość klubu i tego, gdzie funkcjonuje w, w innych sportach, więc tam te struktury są stworzone. Wystarczy tylko to przełożyć, jak Dokładnie. to będzie wyglądało. Zobaczymy i myślę, że na pewno też trzeba by powalczyć o frekwencję w Krakowie, bo jak na tak duże miasto i tak turystyczne miasto, to tak frekwencja na, pewno, na hokeju Na pewno jest. było więcej ludzi w tym sezonie niż w zeszłych latach. Oczywiście, no ale porównując sobie to, nie wiem, do, do innych y, y, miast, no to wciąż jest, jest wiele do, e, do poprawy, zwłaszcza, że no, przy tak dużym mieście i tak jak mówię, tak turystycznym, bo to też można na tym bazować, żeby stworzyć też, ten hokej też właśnie. Też hali nie sprzyja, bo to jest... Nie wiem, czy by, byłeś zresztą. Byłem, tak. No, no, nawet no, oczywiście. byliśmy i się skłóciliśmy z panem z kursatu. <laughs> znaczy ja się kłóciłem, ale... <laughs> tak było, y, ale... Y, no powiedzmy sobie szczerze no gdybyś był turystą to nie wiem czy byś chciał wejść do środka no tak patrząc z zewnątrz na te hale nawet gdybyś My tam trafił, z lepiej z zewnątrz niż wewnątrz moim zdaniem to zależy w którym miejscu stoisz S są tam fajne rzeczy. Mnie najbardziej denerwuje różnorodność w, w kolorach lamp, które odbijają się raz żółtym, raz to białym światłem. No, no, ja, ja nie robię tafą. zdjęć, to, na to nie zwracam uwagi. <laughs> Ale to nawet w jak widać. No nic, dobrze, zostawmy Krakowe. Krakowie mamy Jastrzębie, co do Katowic to przyjdzie jeszcze czas, bo tak. Katowice grają w. Finale. Eee, no i... Ale zwracając się do Katowic, no nie udała się twoja jakby przepow... znaczy, twoje życzenie, eee, potrójna korona dla Katowic, ale może ta, ta pojedyncza <laughs> się zdarzy. No, wiesz, eee, czułeś, myślę, wiesz. że ty znasz moje podejście do tych <laughs> kwestii. Eee, ja jestem zadowolony. Ci, którzy wiedzą, wiedzą jak funkcjonuje. No, w półfinale mi się udało, że tak powiem, bo zawsze się dzieje to, e, o czym ja nie A, mówię. To, wiesz, to było takie naciągane. To... <noise> jak, nie, no, jak naciągane? Powiedziałem, że GKS Katowice będzie miał potrójną koronę i wystarczył miesiąc, żeby już to było niemożliwe. <noise> no, kurde nie chcę felek, im zrobić. No. <noise> kurde felek, powiedziałem też w predykcjach, co można sobie e, przesłuchać, że mistrzem polski zostanie GKS Katowice, więc myślę, że to jest. E, E, to będzie najlepszy sprawdzian dla mojej klątwy. Okej. Okay. <laughs> Jest <to laughs> ciekawe, oczywiście. Więc... Teraz dało mi to do zastanowienia. O. E, no, zobaczymy. Sam mi wypominałeś, że, e, że pisałem, że GKS Katowice będzie mistrzem Polski, gdy Tak, tak, e, no bo to, bo to było, no, to było naciągane, <laughs> dlatego to było naciągane. No tak, ale chciałem po prostu sprawdzić, czy gdzieś tam moja czarna magia może jeszcze e, też w taki sposób e, zadziała. No, udało się może to nie ona tym razem, więc tak jak mówię, sprawdzian będzie, będzie w finale. Zobaczymy. Widzę, że posmutniałeś, bo sobie sprawę, że tamto, ta, tamta predykcja była na serio z mojej strony. Nie, nie, nie. Spojrzałem na tę na, na gazetę i tak sobie 21 lat po prostu. Po 21 latach polscy okoliści wrócili do, wszystko się, do elity. Wszystko a tutaj, się zbiega w czasie. A więc, minęło parę miesięcy, i po 21 latach Unia wraca do. A będzie nie wraca, bo już była w finale, no, w finale ale, ale w końcu temu, więc... pokonała tychy w, na etapie playoffów. No i może też po 21 latach w końcu. Może ten wiesz oczko w końcu. No, ale nie. No pamiętajmy, że jednak GKS Katowice będzie mistrzem Polski. Patryku, bądźmy poważni. Prze chociaż przez moment. No, ja jestem bardzo poważny. Proszę zapraszam Cię do odcinka predykcyjnego z tego sezonu, gdzie ja tam powiedziałem i postawiłem na, na Katowice. No dobrze, no nie wiem, pogratulować ci teraz. No dobrze, to zostawmy tę pierwszą parę półfinałową i przejdźmy do tej, która e, raz nas. przyczyniła się do tw twojego dzisiejszego ubioru. Tak. E, dwa, e, jest powodem, dlaczego ta koszulka tą stroną tutaj leży, bo e, gdyby... E, po prostu się mścisz. Nie, nie mszczę się, bo e, dlaczego miałbym znaczy, się mścić? I nie, na, na nie na mnie. Ale gdzie na Alanie miałbym się. Z, no, się nie się... wiem, wiesz. Nie, no, skądże jak. Teraz, wiesz, no nie, nie byłeś na pewno zadowolony, jak tam zdyskutował, y, czy tam wiesz, faulował y, twoi No, załodników. Ale to, to są Poś... rzeczy, o których chciałbym właśnie porozmawiać, więc no, nie znasz chyba mojego zdania w tym temacie. No, coś napisaliśmy, ale mieliśmy. Ale kilka rzeczy powstrzymywałeś się, żeby właśnie. Tak, no to ja powstrzymałem, ty powstrzymywałeś, no, więc, żeby, żeby się zaskoczyć. Dokładnie. Tak więc niewątpliwie Alan Łyszczarczyk z tego względu, że jest gdzieś. Y, zawodnikiem, który jest na ustach jednych i drugich kibiców tych drużyn. Tą stroną myślę, że będzie sporym tematem. Oprócz tego wróg numer jeden oświęcimskiej publiki, czyli Filip Komorski. Myślę, że tutaj również trzeba ten temat poruszyć. No i sama rywalizacja, która zaczęła się od zwycięstwa Tyszan w Oświęcimiu do zera i jak to pan nazwał? A, wiedziałem! Mastermind. Wiedziałem! <gry> Pekina. No i chciałbym posłuchać, jak, jak to było z tym mastermindem. <grym> I, ale to była tylko prowokacja z mojej strony. Ale rzeczywiście, no. no, tak jak moja teraz. <grym> wiedziałem, że to będzie wyciągnięte. Aż rękawy podciąga. Ja Bo nie już wiem. Aż spociłem. <grym> no, no, powiem ci, to ci wyszło. No. Nie, no wiesz, no, muszę zbierać cięgi za swoje słowa, no nie ukrywam. No, i po, nie, ale. No, zacznijmy od tego pierwszego meczu. No, myślę, że Tychy były lepszym zespołem w pierwszym meczu yy, i zasłużenie wygrały to 2-0. I wiesz, oba zespoły miały swoje szanse, Tychy wykorzystały dwie no i zakończyło się zwycięstwem Tyszan. No i dobrze, dobrze to wyglądało. Tylko po prostu w, od drugiego meczu no, Tychy grały swoje, zostały przy tym, co mają, a Unia po prostu zaczęła jakby, no, zmieniła swoją koncepcję gry nieco i i tutaj myślę, że Nikt Zupańczyk dobrze przygotował zespół. Na... Był mastermind Nika O. Miło. Ale się napisałem, że czekam na przeprosinę dla ale... Nika Zupancicza od ciebie. A nie, no ja nie będę przepraszał, bo dlaczego miałbym Nika przepraszać? No bo go upraszałeś, że jest... Ja... Znaczy nie, nie ja, obrażałeś, ja, ale nigdy twierdziłeś, nie twierdziłeś że... Że, że trzeba mu podziękować. Ja uważam, że rozstanie Unii oświęcim z Nikiem czy Unia zostanie mistrzem Polski, czy nie... Kompletnie się Powinno, dojść do skutku, ale e, myślę, że to jest temat, e, no nie na dzisiejszy odcinek, bo na dzisiaj to Unia nie jest jeszcze mistrzem Polski. Nie jest. Jak wiemy, nie będzie. Będzie mistrzem polski, bo będzie drugi Katowice. E, no i e, tutaj retoryka może się zmienić, gdyby była na przykład powtórka wyniku sprzed dwóch lat, więc e, to, to jest przed nami. Tylko ale... wtedy był tą Kulen. No, on i, i był, i go nie było. No na finale była, ale no, kilka, kilka wyjazdów też się zdarzyło. No i do Toma Kulena myślę, że nie ma sensu, sensu wracać. E, ale co do tego pierwszego meczu, ja się zgadzam, że Tychy były lepsze ale uważam, że mecz numer 5 jest tutaj odbiciem lustrzanym tego pierwszego meczu, bo znów po prostu dwie przewagi, 2-0 i później drużyna, która prowadzi gra swoje, tutaj Bryk dał jeszcze nadzieję, ale tak naprawdę no Unia była lepsza w tym, w tym spotkaniu całościowo i Wydaje mi się, że to samo było właśnie w pierwszym meczu, bo tutaj Tyszanie nie potrafili wykorzystać swoich przewag, które gdzieś tam się pojawiły wcześniej. Pisałem o tym, że Alan właśnie miał w jednej przewadze szansę na 1-1 i ten mecz mógł się całkiem inaczej potoczyć. To się nie wydarzyło. Unia w tym pierwszym meczu miała bodajże 7 przewag albo 6 tak, tak, tak. i też nie była w stanie wykorzystać, ale też zauważmy, że po tym meczu te przewagi w Oświęcimiu zaczęły działać. Tam nikt złamczysz właśnie dokonał e, zmian. I według mnie tą e, zmianą, e, która wiele zmieniła, to jest postać kamila Sadłoch. No powiem Ci, że to, co powiedziałeś, to się nazywa w sporcie wyciągnięcie wniosków po prostu. <noise> tak w skrócie. No. I no szczęścia wiesz, troszkę. No, 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 wiesz, no, bez szczęścia to, to nic nie zrobisz tak naprawdę. No, no tak, tak. Wiesz, no. Koniec końców no, mogło być 4-0. No, macie ten jeden. No. Wiesz no. Moim zdaniem, no, nikt zobaczy wyciągnął wnioski o pierwszym meczu. Yy, no i ale też zauważmy, co do tego Kamila Sadłochy. Zauważ, że unia jako pierwsza drużyna w tym sezonie zasadniczym jeszcze jako pierwsza pokonała GKS Katowice i właśnie wtedy była ta sama pierwsza formacja, właśnie co, co właśnie z Sadłocha. Dziubek i kolejny. Tak, tak. No, I to była identyczna formacja. I potem się zdziwiłem właśnie, że znowu Deniskin jest w pierwszej formacji, mimo tego, że to fajnie funkcjonowało Sadłocha w pierwszej formacji i tak dalej. No, myślę, że. Po prostu to był tak jakby wariant B dla Nika Pancicza, Po prostu wiedział po prostu, co może zmienić, na co sobie pozwolić i co, i co gra, jeśli, jeśli jeden plan nie wypali. I to jest, wiesz, to czego w Tykach nie było moim zdaniem. Bo jakieś takie kosmetyczne zmiany typu Patakin nie gra, za niego tam Witanen wchodzi do formacji, no to to są takie, takie kosmetyki, ko kosmetyka. Bukowski tak? też został odesłany. No, Bukowski w tam w pierwszych dwóch meczach grał, jak dobrze pamiętam. No, czy A. grał, to tam można w cudzysłowie wziąć. Był w składzie. No, no i był na lodzie jakiś. Tak. Czas, y na, y czas na lodzie był. No, dopiero w ostatnim meczu były zmiany widoczne, gdzie tam te formacje były zamienione. No ale też personalnie nic się w tych formacjach nie zmieniło. A moim zdaniem, pierwsza formacja w tychach no, też, też nie popisała się po prostu. Mówimy o komorskim Komorski, i łyszczarczyk. Tak. No, oczekuje się od takich zawodników, reprezentantów Polski po prostu więcej, moim zdaniem. Mm. Tym bardziej że w sezonie ostatnim, no może nie że wymiatali, ale ciągnęli y, grę zespołu. Tym bardziej na przykład Filip Komorski, jak nie było Alana Łyszczarczyka, wziął na siebie, y, na swoje barki. Y, no, wtedy strzelał jak najęty. Y, tak, y, na swoje barki wziął grę zespołu. I może u... trzeba było Alanu odesłać na trybunę? No, może nie na trybunę, ale może wiesz, no, <laughs> zamienić z kimś, no nie wiesz. Ja się zastanawiałem, wiesz, yy, dlaczego mimo naprawdę... W... Kto wtedy wskoczył za Alana do, do pierwszej piątki, do, do znaczy, Jeziorskiego yy... i, i Komorskiego? Hmm. Nie mogę w sobie przypomnieć tak szczerze. Mroczkowski? Nie, chyba, na, chyba nie. Ale nie dalej sobie ręki uciąć. Nie wiem, teraz sobie nie przypomnę, mhm. ale, ale nie wiem. Mm. <laughs> yy. Zastanawiam się, co robił na, na Lodzie, Roman Rad. Zastanawiam się, dlaczego Krystian Mroczkowski zagrał całe wszystkie pięć meczów. Nie wiem, jakby... No ale powiedz mi, wolałbyś zamiast Krystiana y, Mroczkowskiego, żeby Padakin zagrał pięć spotkań? Mm, wiesz co, no... Cokolwiek zrobić, żeby po prostu coś ruszyło. Próbować, nie? Po prostu, no... no jak dostałeś... przegrywasz trzy mecze z rzędu, to dlaczego nie spróbować, y, wiesz... To dostajesz i Bizackiego w piątym mecie. No i, i, i twoim zdaniem źle wypadli? Krzyżek wypadł dobrze, ale nie na tyle, żeby. Nie, no, odmienić, krzyżek, nie. moim zdaniem, wypadł lepiej niż Raz przez całe pięć meczów. <noise> ale wiesz, no łatwiej jest wypaść w jednym meczu dobrze, gdzie, gdzie dostajesz szansę, wiesz, że nie masz nic to, do to inaczej zagrać w takiej rywalizacji, gdzie, gdzie jest walka o wszystko wychowanek, a inaczej ci zagra najemnik, którym niewątpliwie jest Roman rad czy właśnie Christian Roczkowski, tak? No dobrze. Chodzi o takie wiesz, względy charakteru. Usystematyzujmy tak. trochę. Trójka zawodników, którzy najbardziej się zawiedli w tej rywalizacji z Unią Oświęcim. No to tak. Krystian Mroczkowski. Roman Rad. A trzeci. Trzeciego musiałbym pomyśleć głębiej. Ale może postawiłbym na Augusta Nilsona. Czyli twoim zdaniem, liderzy tego zespołu dowieźli wszystko. Nie, absolutnie tak nie uważam. Uważam po prostu, że, że ta trójka po prostu nie działa. Ciężko. Cię, ciężko mi, mi kto najbardziej. Się... Tak, Także moim no, zdaniem oni okay, najbardziej. Ale po, 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 a nie mówię, że sobie... ani nie wyróżniłem. Nie, no ja wiem, ale to znaczy uważam, że nie chcesz kilku nazwisk podać. Z wielu względów. Popatrz sobie. No Padakina nie wymienimy, bo, no, bo kiepsko z nim to, było nie przez grał. cały sezon. E, albo nie a, grał. A Roman raz grał przez cały sezon? No właśnie dlatego. Dlatego ciężko było od niego oczekiwać, że w tym półfinale będzie kimś ponad, skoro przez cały sezon e, no, Wiesz, moglibyśmy e... w naszej konwersacji gdzieś tam znaleźć, że narzekałeś na niego przez cały sezon, tak? E, a są ci zawodnicy, który, którzy, czy to punktowo, oczywiście bijemy do Alana, e, Ciągnęli ten zespół. Wiadomo, potem była nieprzyjemna kontuzja, po której na pewno też było ciężko wrócić, e, ale się, się udało. Był cięż, ciężka rywalizacja. Chciałem pierwszej formacji, że mnie zawiodła. <grym> ale, ale nie najbardziej. No. no nie najbardziej, bo najbardziej, wiesz, no jeśli pierwsza formacja nie gra, jeśli ci najlepsi zawodnicy nie grają, no to te nisze formacje muszą przejmować pałeczkę. No okej, okay, tak ale jednak. A nie nie zgadza się z tym. że Mroczkowski przez lata był uważany za. Za jednego z kluczowych zawodników gdzieś. Już w Tychy. tamtym sezonie nie. Było. No dobrze, no ale no, to wiesz, jednak nadal ten, ta fama idzie w świat, tak? Że nadal gra w Tychach i nadal jest, wierzą w niego, że, że potrafi, tak? Tym bardziej, że nie jest starym zawodnikiem. Wiesz, no to wiesz on, on... jak masz lidera zespołu, czy tam dwóch, trzech, czterech, e, i oni w najważniejszych momentach nie dojeżdżają, to jednak oni są tymi, kto, którzy zawiedli najbardziej. A nie ci, którzy byli przeciętni przez cały sezon. No, wiesz. No, ja jednak na przykład więcej obiecywałem sobie po, yy, po ramanie Racu, tym bardziej, że, że widziałem, jak, jak gra w innych klubach. I wiem też, że na przykład, gdyby tychy były Krakowią, no to on by nie grał on by został wyrzucony z klubu, z kontraktu po, po listopadzie. No myślę, że w tym sezonie chyba nie. Myślę, że tak. No, zobacz, jak wygląda rotacja w Krakowi. Tam praktycznie. Ktoś nie gra, od razu wylotka. I tego mi właśnie brakowało, takiej decyzji po prostu twardej. To też by pokazało na przykład takiemu, choćby Mroczkowskiemu, że tu trzeba po prostu walczyć, a nie się ślizgać, tak? Okej, okay, no dobrze, czyli Mroczkowski, Ratz i Nilsson, tak? Tak. To, to jest twoja trójka? Tak. I przyznam szczerze, że jestem mocno zaskoczony. Eee, po prostu Okej, okay, nie, nie, nie... Ale dlaczego? Albo no, mogę argumentować a, to? Nie, ale nie, no już argumentowałeś, Ale, jeszcze, ale ja chcę sobie to okay, dodać. No, <głos> <głos> będziesz się bronił, ja. <noise> proszę. Wiesz, dla mnie, jeśli obcokrajowcy grają w danym klubie, a niewątpliwie tak, za takich uważam daną trójkę, bo Mroczkowski zagrał kilka meczów w reprezentacji, no ale nadal to nie jest wychowanek polskiego hokeja, tylko amerykańskiej szkoły. Więc dla mnie to jest, biorę go jako obcokrajowiec. I dla mnie, jeśli... Alan to... Myszczarczyk jest wychowankiem polskiej szkoły? No nie, ale... W... <laughs> Uczepię się tego Alana. Yy, ja, ja się uczepiłem go tylko wiesz, dlatego, dla bo mnie... traktuję go jako najlepszego zawodnika tej ligi. Okej, okay. dla mnie zawodnicy z zagranicy powinni podnosić poziom. A wymieniona trójka obniżała poziom drużyny, moim zdaniem. Tak użyję takich mocniejszych słów, ale myślę, że jest to adekwatne do tego, co było. W półfinale, bo o ćwierćfinale no, trudno mieć pretensje do Alana czy do Filipa Komorskiego, tak? Nie no, no ćwierćfinał już, już jest za nami, no. też, też go Także, podsumowaliście, więc nie no, e... rozmawiamy tylko o półfinale. E... Nie no, okej, okay, no, to jest twoje zdanie, ja nie będę się z tym, e... z tym kłócił. Na pewno, wiesz, od Alana wymaga się więcej. E... Poczekaj, no nie, przyjdziemy jeszcze za Alana, to no, na pewno <laughs> będzie jeszcze, jeszcze, jeszcze Alana nie będzie, więc e... teraz chciałbym e... cię zapytać... Jak wielka wina tej porażki leży po stronie trenera? No tak jak powiedziałem, w sumie, tak jak wiesz, rozmawialiśmy w zeszłym sezonie, to powiedziałem, żebyśmy dali do ręce po prostu czas od, od normalnego sezonu, tak? Od, on przejął zespół w trakcie, no dajmy mu popracować, tak? No on przejął zespół w trakcie sezonu, chodzi mi o Pekkę Tirkonena. No pierwszy mecz to był chyba super puchar, tak? tak? No, no i mecz wygrany, no, w siebie. no wiesz, no efekt nowej miotły, to się zdarza w hokeju. Tym bardziej, że Tychy też no, grały jeszcze tym starym, style, starym sposobem, można powiedzieć. Mocno taki defensywny i na kontratagi, tak? Więc... Na pewno gra w Tychach się zmieniła od, od wyjścia Tyrkonena, że, że Tychy się nie bronią, mając taki skład po prostu śmielej atakują. Tylko, że w tych półfinałach może i śmielej atakowali, no ale ten hokej był widowiskowy, że tamte budowanie akcji i tak dalej, no ale nie wygrywa się z punktami za styl, tylko wygrywa się bramkami. Jeśli wiesz, jeśli jest 38 strzałów na bramkę Lundina, 20, 25 jest w jego brzuch, no to sami robimy bohatera z, z bramkarza, tak? I wiesz, no. Ja wciąż. Mogę, mogę czekam, mieć no, mo no, mogę mogę zarzuty. Jedynie co. to, to, no, no to od, dru od drugiego meczu nie istniało w ogóle. Y nie istniały formacie specjalne. Y bo nie istniały. Nie było w przewadze. To wydawało mi się, że, gram że tych grają tak bardzo po omacku. Że po prostu metoda prób i błędów. Wejdzie, to wejdzie, nie wejdzie, to nie wejdzie i, i gramy dalej, tak. No. Wiesz, no, jeśli coś nie gra, no, to coś z tym trzeba zrobić. Nie wiem, przystawić zawodników, nie wiem, no, nakreślić nowy sposób, jeśli Unia rozczytała już jeden. No, tego mi też brakowało, ale jak już tu jestem, to, no, to powiem, że, yy, że myślę, że pan, yy, pan tylko dostanie szansę na pewno na kolejny sezon. Tym bardziej, że podwójna korona dawno w Tychach yy, też nie była też nie było jej po prostu. No i y, summa summarum, y, y, na pewno wielki zawód za te półfinały co do pana Tyrkonena, ale też no, nie mogę narzekać y, na, na brak jakby zmiany w koncepcji gry. To Chodź do ręce. Mamy wybranych przez ciebie trzech najgorszych, najbardziej winnych. Tak. To też najlepszych. Witanen. Bryk i. i. i, i. Hmm. Znowu trzeci widzisz. Kłuczik. No myślę, że tak. Tomek, Kłuczik, szczególnie w tej dogrywce, wtedy co. co. tychy miały szansę wygrać. I nie wygrały, to co on tam wyprawiał, to głowa mała po prostu. No i wydaje mi sumie... się, że tutaj obaj bramkarze stanęli na wysokości zadania w, ty tak, w tym tak. półfinale. Kurczę, no, ale to, co robił Fuczyk tam na, na, w, w tej dogrywce, no przecież to, to było też niepojęte. Tam się rzucał niczym. Wojtek szczęsny wczoraj zwalił. A... <laughs> Ale no, no wiesz, no jesteśmy świeżo nie. po emocjonującym no tak, tak, meczu, jestem, więc jesteś, trochę nawiązań. Oczywi o, oczywiście, że tak. Jesteśmy wiesz, w sporcie, no to ja może oglądałem. pewnie dlatego nie posłucha nas Konio, który piłki nie lubi już prosił o o koniec tak. o koniec tych hasztagów. Mieliście okazję sobie o F1 ostatnio pogadać. Wiesz no, my o no F1 z, z, z Konradem, a tutaj wiesz, przeszkadza mu piłka, także no. No ale wracając, na pewno Tomek Fuczyk zasługuje na to, na to, by znaleźć się w tym, w tym trio najlepszych. Ogólnie, jeśli miałbym zwrócić uwagę, no to no nie mam kompletnie zarzutów do czwartej formacji. Szymon Marzec, Radek Galant i, i Mark Witanen spisali się naprawdę bardzo solidnie i w ćwierćfinałach, i w półfinałach. Oni są, mieli swoje zadania i wykonywali je naprawdę przyzwoicie. To, co ja bym chciał dodać co do czwartej formacji, czwartego ataku powiedzmy mm -hmm. sobie szczerze, tak, tak, tak. Tychów to, to był jedyny atak, który był lepszym od swojego odpowiednika w mm -hmm. drużynie przeciwnej, bo na pewno ta, ta trójka atakujących Tychów prezentowała się lepiej na lodzie niż trójka po stronie oświęcimskiej. No to na pewno i yy, wiesz, że tak jak yy, miałem jakieś tam małe pretensje do Szymona Marca z zeszłego sezonu, tak w tym sezonie trzeba mu oddać, że naprawdę ten, ten progres, jeśli chodzi o formę, na pewno zanotował spory. No i myślę, że, że jest na spokojnie tutaj włodarze mogą mu zaufać, jeśli chodzi o nowy sezon. Tak samo do całej trójki. Moim zdaniem w ogóle Witanen jest najlepszym Wzmocenie. wzmocnieniem, jeśli chodzi o Wiesz, o te w trakcie sezonu. O w trakcie tak? sezonu. I też no, nie mogę mieć też pretensji do jarmerskiego. Też moim zdaniem bardzo, to doświadczenie też bardzo mu pomogło. Yy, jakie miało zdobyte właśnie w czeskiej lidze. Dobrze, to yy, przedostatnie pytanie. Tak. Yy, gdybyś miał wskazać pięciu zawodników, którzy powinni się pożegnać z KSN tych. Pożegnać? Pożegnać. Nilsson. Mroczkowski, Rad, mm. Jeszcze dwóch. Tawi. <noise> Padakin. Ja masz pięciu. Nie, no tak, oczywiście. Zastanawiam. Się, czy... jakaś... Nie, nie, zastanawiałem się, czy, czy na przykład Bukowski gdzieś się tam znajdzie. Bukowskiego e... też bym... No, bo w sumie... nie, no dobra, to już za dużo. Nie wymieniajcie No wiesz, no, jak się chcesz... Y... Robisz jakieś zmiany, no to najlepiej właśnie zacząć od tych wielkich zmian. Nie Nie no, oczywiście. Mnie w Tym ogóle bardziej, twoje, że to jest kolejny sezon. W ogóle mnie twoje wybory nie, nie dziwią. No Może gdzieś ten. Mm, tawi mnie zaskoczył, dlatego że no, to była taka postać y, tak naprawdę. No wiesz, no, ale że... jednak masz w CV y, grę w najwyższym Nie, 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 znaczy mnie to nie dziwi, że ty go wymieniłeś, tylko no, jak po prostu o nim zapomniałem, bo był według mnie. No niewidoczny. Y, Takim Turkinem z początku, gdzie, 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 o, gdzie Wiktor można Turkin. Można się liczy Koręczuka do tego. Ogólnie wszystkich obcokrajowców, y, 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 może oprócz Kaskinena. Bym... A kto by te karne strzelałby z Koreńczuka? O Boże. A co to kurde, ile tych karnych mamy w sezonie? No, <laughs> kilka się przy, przytrafiło, chociaż tak w tę serię przegraliście. Skrapali. No tak, no ale to. Nie, no oczywiście, no żartuję. <laughs> no wiesz, no karne są ważne, no ale <laughs> <bez> przesady. Chociaż. <laughs> y, f... no, Okej, okay, no. Koręńczyk może tam wiesz, walczył i tak dalej o te krążki, bo naprawdę ambicji mu nie można odmówić, no ale jednak od zawodnika, który był, nie wiem czy był klęszczalcą w Toruniu. Na pewno zło najwięcej bramek grając z Torunią. Dla Torunia na pewno. Tak. Nie wiem, czy nie był po sezonie zasadniczym królem strzelców. Albo był wysoko na pewno. Był na pewno tutaj był nie dam wysoko. sobie ręki cięcia, ale... no, oczekuje się bramek. No a tutaj tych bramek zabrakło. I to jest yy, też... Znaczy no tutaj tych bramek zabrakło ogółem wszystkim. z każdej strony, jeżeli chodzi o ten półfinał. No bo tak, zaczęło się 2 do 0, mhm. no, no to już mówiliśmy. To, to, to mówiliśmy, i później jedziemy do Tychów na dwa spotkania. Jeszcze, jeszcze, jeszcze mecz-2 w oświęcimiu. No ten drugi mecz był dla mnie zaskoczeniem. Ja bardzo nie lubię, jak ktoś mówi, że plan minimum został wykonany i teraz już możemy odpuścić ten drugi mecz. Nie, to no, oczywiście kibice tak mówią, zawodnicy. Nie ma planu zawodnicy. minimum w sporcie, Myślę, że oni zdanie. woleliby wygrać dwa mecze w Oświęcimiu, tak jak to Toruń zrobił w Jastrzębiu i, i później walczyć. No ale Unia zagrała całkiem inne spotkanie w tym. Tak, no to zupełnie wiesz, 24 meczu. godziny, kompletna metamorfoza, jeśli chodzi o Unię. I, I to też był mecz, w którym Unia, że tak powiem, miała najkrótszy skład. To też jest odsunięcie Denyskina. To była decyzja czysto sportowa Nika Zupanczycza, tam nie było problemów fizycznych. Denyskina. Dla mnie Denyskina w ogóle to bardzo słabe, te półfinały. Może nie bardzo, ale słabe. No, pierwszy mecz był słaby, później go nie było i uważam, że jego najlepszym meczem był pierwszy mecz w Tychach. No, okay. no, ale dla mnie był totalnie nie tym zawodnikiem, do którego się przyzwyczaliśmy w trakcie sezonu za zasadniczego. Gdybyś tak posłuchał gdzieś tam trybun oświęcimskich, jak jest zdanie o Kinie, to ogółem no, nie uważa się go za zbyt ogarniętego zawodnika, który często gra bardziej pod siebie niż, niż pod zespół. Oczywiście nie możemy mu tu odbierać punktów, których nabił, ale też to, co sam zauważyłeś swego czasu, jakby zajął Kamilowi miejsce w, tej, w, tej, w tym pierwszym ataku, co negatywnie się odbiło na na Polaku, a wydaje mi się, że ta pierwsza piątka dziubińskiej Kalenikowas i Sadłocha, właśnie, mhm. wygląda, wygląda najlepiej. No też właśnie, chciałbym było. też wspomnieć o Kalenikowasie, że, że świetnie się w ogóle pokazał w tym półfinale, bo wiadomo, jaka była jego dyspozycja po tej kontuzji, którą miał. Bardzo słaba. I właśnie. też I... całe. Y... No, rywalizacja z Krakowiem też nie była najlepsza. Tak. Tam było kilka punktów, ale on był tym zawodnikiem, który potrafił strzać. A tutaj, zgubić, wiesz, tutaj bez z... ataku przeciwnika. Tutaj, praktycznie co strzał, no to było zagrożenie z jego strony i tutaj też dla niego czapki z głowy za to, że, że w tak ważnym momencie potrafił znaleźć tą najlepszą swoją formę i, i wiesz, i po prostu pomóc swojej drużynie w awansie do finału. Zgadza się. Dwa zwycięstwa oświęcimian w Tychach. Spodziewałeś no tak. się tego? Nie. No co ci mogę powiedzieć. No, spodziewałem się, że, że to będzie zacięta rywalizacja i po czterech meczach będziemy mieli 2-2. Bo tutaj typowaliśmy z Tomkiem i z Konradem, że skończy się to 4-2 dla Tychów. 4 dla Tychów. On Tutaj Tomek chyba 4-2 powiedział dla Tychów i że nie spodziewa się niczego wielkiego po Unii. No ciężko było po był ale po, po na pewno. Finale. Tym bardziej, że, że Tychy no, trochę się przemęczyły z tym Podhalem, ale... No jak ale... był nóż na gardle, to tak, no ten tak, mecz tak. ostatni w Nowym Targu myślę, że większość się spodziewała, że będzie cięższy, ale tak, to tak. suchą stopą y, przeszli. Ja, więc y, więc y, no ja też się zgodzę i też y, na pewno y, większość kibiców y, oświęcimskich się zastanawiało, jak, jak ten słynny mental w Oświęcimiu zadziała. Czy, tak, tak, czy wszystko ruszy. Y, no i pierwszy mecz y, do, dorzucił do pieca, że tak powiem, że no, nie jest najlepiej. Już, już był... niektórzy mówili o tym, że się skończy 0 do 4. <laughs> Bo... Ja już widziałem w komentarzach, że już było zwalnianie trenera. a czy zwalnianie Zupan Jak... Zupančića też już było po, po Krynicy, więc... A to wiesz, no to akurat twoja domena. Tam, wiesz, niezbyt <laughs> dobrze żyjesz z panem ze Słowenii. Nieprawda, to jest, to jest bzdura. Nigdy nie domagałem się zwolnienia z... no, grupie... Nikas Cicza grupie... w trakcie sezonu. No, no, to, 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 to kiedy? No, w playoffach lepiej? Nie uważam, że rozstanie musi być po tym sezonie. Okay, dobrze. No to niech tak nie, będzie. No. Nie domagają się zmiany w trakcie. Okay. To Konrad tak... się domagał. Nawet obstawił, że nikt zobaczyć będzie pierwszym, który straci e, posadę w e, tym sezonie ze wszystkich klubów. No ale nowy Targ szybko też się tutaj z bedawski sam rozstał, więc e, ciężko, było, tak. e, ciężko było to wy, wygrać potem tychy, więc no, no, było z kim rywalizować w tym aspekcie. Tak, tak. tak. E, no dobra. To ostatnie pytanie. Dlaczego tak słabo w tej rywalizacji zaprezentował się Alan Łyszczarczyka? <noise> Ale się uczepiłeś tego <noise> Alan Łyszczarczyka. Dlaczego tak słabo? Nie wiem. No co ci Ale nie, powiedzieć? ja pytam o Twoje zdanie. A o dla, moje zdanie? Co ty o tym uważasz? Wiesz, no, jak oglądałem go. Ci... Jakie były Twoje oczekiwania? Bo no, moje mówi... oczekiwania, jeśli chodzi o całą jego postawę, w, na przestrzeni całego sezonu. Myślałem, że po prostu będzie ciągnął tą drużynę po prostu, wiesz, do przodu, tak? Po prostu będzie kluczowym zawodnikiem, który będzie przepychał te mecze. No i tak było przez... Do, do kontuzji. Do, 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 do kontuzji, no i tam po kontuzji już... Też, było też były kilka punktów, tak, tak, tak. No ale ogólnie, no na pewno, na pewno... W sezonie zasadniczym pokazał się z naprawdę świetnej strony. zresztą tak jak w zeszłym sezonie w Krakowie, tak? W, przed y, z marszu do Krakowi i stał się y, punktował regularnie w każdym meczu praktycznie w sezonie zasadniczym. Przyszły playoffy, no i No tylko że to nie był pełny sezon, nie? No tak, tak. Więc tu tak. y, też ciężko to No tutaj też nie było pełnego sezonu, bo Alan miał kontuzję, tak? A ale zaczął no tak, ten sezon, tak, wiemy, no to chodzi. tutaj, no tam jednak w trakcie jeśli, sezonu trafił do no Jeśli chodzi do o półfinał, no to sam ćwierćfinał, no to ale też widziałem, że, że tam wiesz, kibice z Nowego Targu tam no, niezbyt przychylnie skandowali w, w kierunku Alana. Widziałem też, że Alan próbował odpowiadać tym kibicom. Jakoś tam wiesz, coś do nich tam pokazywał, machał, więc, więc być może... Nie wiem, może po prostu, nie chcę, nie chcę mówić, że mental, czy coś, tylko może po prostu właśnie, yy, nie wiem, może jakiś tam stres, że po prostu wiesz, chciał się pokazać w tej Polsce, bo, bo jednak no, ma taką łatkę, że jest y, tym jednym z najzdolniejszych polskich y, zawodników. Nie, no, I, i, wiesz, no, i może się, że po prostu, to nie jest łatka. No wiesz, no, może po prostu chciał, za bardzo chciał na przykład. Może też w tym kierunku pójść. Okej, okay, no to mówisz o ćwierćfinale i co No dalej? ogólnie, o, o całym, o całych playoffach. Mówię o, o suma summarum. Yy, no nie wiem, wiesz, yy, nie wiem też, czy na przykład nie czuł skutków tej kontuzji, którą miał. No też, no też z nim nie rozmawiam o tym, czy go boli. Czasami sobie tam, <laughs> Cześć, Alan, boli? <laughs> wiesz, no, czasami sobie coś tam popiszemy, ale, ale też bez fesady, no. no. Nie, jakby. no wiesz, yy, mówisz, że się uczepiłem Alana, wiem, że wiesz, wiem, że ty od niego oczekiwałeś więcej, że w sensie, że on będzie taką postacią. bo dla mnie, żeby było jak Philips, czy właśnie czy Choworka, tak? Gdzie byli rzeczywiście oni ciągnęli we dwóch JK Jotka, u Nie, tam cała drużyna super działała. To też Ale oni byli tak oczywiście. No tak, ale jest łatwiej, jeżeli masz taką całą machinę, Albo chociaż że że będzie jak Grzegorz Pasiut w Katowicach. Prędzej, ale jakby chciałbym usprawiedliwić, może nie usprawiedliwić, co wyjaśnić swoją postawę co do oczekiwań, co do Alana, to dla mnie to jest taka postać, że tak jak mamy w piłce nożnej, że jeżeli był Messi, to wszyscy oceniali Messiego, jeżeli bardzo nie poszło, gdzie on był, tak? Mhm są te, te, te śmieszki, że Barcelona, nie wiem, grała w dziesiątkę, bo Messi przeczłapał. To samo było w drugą stronę, jeżeli chodzi o Ronaldo, że gdzieś tam machał rękami, gdzieś się przewracał, gdzieś symulował. No, to jest całe dobro i zło inwentarza, że jak jesteś najlepszy i jesteś tym najbardziej na, na świeczniku, to musisz się e, jakby e, godzić z tym, że ludzie będą też więcej od ciebie wymagać. Dlatego ja się zdziwiłem, że w trójce... A? Alana zabrakło, którą ty hmm. wymieniłeś, bo ja bym go wymienił e, jako pierwszego, ale nie z tego względu, że był tak słaby, tylko dlatego, że najwięcej od niego oczekiwałem. Być może, no. e, A ja i... na przykład więcej oczekiwałem od obcokrajowców, którzy moim zdaniem kompletnie nie dojechali. Okej, okay. tylko że ja go trochę traktuję jak obcokrajowca. No Okej. Okay. Uważam, że jest lepszy od większości, którzy tutaj przychodzą grać. No, no powiedzmy, jak przed tym sezonem w predykcjach tutaj z Tomkiem, jeżeli dobrze pamiętam, Tomek wtedy powiedział, że on ma nadzieję, że Alan nie będzie na szczycie klasyfikacji kanadyjskiej. Żeby no nie kontuzja? Bo, że nie będzie. On Ale... Liczy na to, że nie będzie, mhm. bo liczy na to, że w trakcie sezonu pójdzie do lepszej ligi. Eee, ja e, też mówiłem, że spodziewam się, że Alan tę ligę zje i do kontuzji tak było, no nie oszukujmy się, w tym spotkaniu pamiętnym, gdzie była radość alana przed oświęcimską, kibic oświęcimską publicznością, gdy strzelił bramkę w dogrywce, no to było coś, za co ja mówiłem brawo, siedząc tam na tej trybunie. Akurat się ścieszył w moją stronę, on nie wiedział, że ja tam siedzę, ale ja Tą mówiłem... To wiesz. Ja, ja mówiłem brawo, a wszyscy raczej tam różne epitety rzucali w jego stronę. Kto wie, czy gdyby tak zrobił w finale to nie dostałby jeszcze dwóch minut, ale to mógłby dostać, by tak jakby to było w dogrywce, to już po meczu. Eee, za czym nie jestem, żeby dawać oczywiście kary, tak jak to było w rywalizacji Katowice tak, tak, tak. No, to jesteśmy Zostałec, przeciwnikami to, to tego. Uważam, że radość po bramce powinna być dozwolona, czy prowokacyjna, czy nie. Niech się cieszą, to jest piękno, piękno tego sportu. Eee, więc. Tylko dlatego to ja tak, jak to mówisz, uwziąłem się na Lana. E, z tego względu, że uważam go za najlepszego, więc też e, najwięcej od niego wymagam. E, też podczas sezonu gdzieś tam e, nakręcaliśmy trochę tam rywalizację jego z Patrykiem w e, ale też rozmawiałem prywatnie z, z Tomkiem na ten temat. No to jednak to jest troszkę... Alan jest na wyższym poziomie według mnie niż, niż Patryk. Też m, cała jego kariera troszkę o tym o tym świadczy i jego wejście słom stopą do tej ligi i, i robienie takich liczb i to, jak grał, bo to też nie chodzi tylko o liczby. Bo powiedzmy sobie szczerze, że no gdy Alan miał krążek, no to, to był zawodnik, który jak nie wiem, kiedyś MacBoat potrafił przejechać całe lodowisko i strzelić bramkę. No. To, to bardziej w w meczu. No, to też. Z, Czekaj. z Trebiszowem. No albo gdzie ja wszyscy, pamiętam jak w Oświęcimiu wszyscy, wszyscy ludzie wstali i zaczęli klaskać, a kolega naszego kolegi nawet się popłakał. Za szczęście. Tak. Piękna chwila to musiała być, więc no, no, gdzieś tam kilku takich zawodników było i na pewno ta rywalizacja w tym wszystkim nie zmieni mojego zdania o Alanie. Wciąż uważam, że to jest przyszłość też polskiej reprezentacji i mimo wszystko liczę na to, że pójdzie grać gdzieś dalej, że będzie stawiał te, te kroki poza, poza naszym krajem. Szkoda dla Tychów i szkoda dla Alana, gdyby na przykład miał zostać w przyszłym sezonie w Tychach, że nie będzie europejskich pucharów, bo, bo chciałbym zobaczyć, jak on się pokaże. Właśnie. Może Unia. Nie no, ja w to nie wierzę. Że no, się... Marzyć można, ale, ale, ale w, to, w, to, w to bym nigdy nie uwierzył. E, no, pomarzyć mogę, a w, każdy, w każdym rewale mnie wybiłeś. E, to, to, co też powiedziałeś na start, że e, nie podobało mi się w, w, w grze Alana e, takie prowokowanie i, i Wiesz, mi udawanie się, mi, się, mi się nie podobało to samo, ale u Krystiana Zwiebińskiego, ale uważam, że tym zrobił robotę. Że wiesz, yy, cały czas gdzieś tam yy, mówiło się tylko o nim, a wiesz na siebie wzięło po prostu całe jakby zło, które się skupiało wobec Unii oświęcim yy, choćby podczas meczów w Tychach, gdzie no, tam kibice skandowali na niego i tak dalej. No po prostu wiesz, no on był takim wrogiem, takim wrogiem na lodzie, jeden, na lodzie, w sensie, że na niego, polu, na niego polowali i tak dalej. No po prostu wziął na siebie jakby wszystkie nieszczęścia, które mogły się tam wziąć podczas meczu. No a zrobił co, to, co umie najlepiej w dogrywce. Wymanewrował obrońców, strzelił bramkę i dał swojej drużnie zwycięstwo, czyli z tego krytykuje, że nie strzela bramek, no ale wtedy, kiedy musi i trzeba, no to wtedy strzela. I tutaj dla niego czapki z głów za to, że że no po prostu nie przez przypadek jesteś kapitanem, kapitanem Unii i reprezentacji Polski. No dobrze, tak płynnie przeszedłeś do Unii, to poproszę o trzech najgorszych zawodników tego zespołu w tej rywalizacji. trzech najgorszych zawodników? Mhm. Tej rywalizacji. Tej rywalizacji. Hmm. Wszech najgorszych zawodników. Jestem ciekaw twojej odpowiedzi, bo podejrzewam, że nawet się nad tym nie zastanawiałeś. Nie, nie zastanawiałem się. No bo wiesz, jak drużyna wygrywa, no to trudno myśleć o No tym. ale są jednak najsłabsze ogniwa, no wiesz, drużyna <coughs> idzie <coughs> e, dalej. Lenny powie... Skin. Mm. No, kurczę, nie wiem, czy powiedzieć o Diukowie no ale mimo wszystko myślę, że zagrał poprawnie. Hmm, także no, zastanówmy się na razie przy tym Denis Kinie. Eee, kurczę no, wybiłeś mnie tym pytaniem. Eee, nie wiem, może. Hmm, może Sebastian Kowalówka? Bo mm -hmm. też w, nie porwał mnie niczym. Eee, no i nie wiem. Eee, może Dariusz Wanat? Okej, okay, no widzę, to bardziej takie strzały były. Wiesz co, długo nie, nie, myślałem, nie, zda... Znaczy ja ci powie, z, zgadzam a... się z, z Darkiem Wanatem. Mhm. Uważam, że to może być gdzieś tam jeden z większych zawodów tego, jak, jak Darek w tej chwili gra, mimo nie wiem, mojej sympatii do niego jako osoby, to no, na lodzie to nie wygląda. W sensie tak, jak gdzieś tam pamiętamy, że no nawet powołania do, do reprezentacji tak, były, no to ze, tutaj nie ma. ten sezon i półfinały z tychami, no to yy, super się pokazywało. No tak, no, ale tutaj nie ma, i, nie ma i dynamiki. Sezon, a ten sezon, no to jest zjazd. Tak. Tu, tu brakuje dynamiki, brakuje tej waleczności. Bardzo często na nim były kary, gdzie, gdzie w tej chwili. E, oczywiście, no ktoś może powiedzieć, że gra w czwartej formacji, ale przed chwilą rozmawialiśmy o czwartej formacji GKS-u, tychy, tak. że, że zrobiła swoje, więc e, w tej mojej trójce na pewno Dariusz Wanatby by też był. Mhm. E, z bólem serca, ale numer dwa to jest miłość Noworyta. No też właśnie o nim uważam, myślałem, tak szczerze że mówiąc. To jest w tej chwili najgorszy obrońca e, w oświęcimiu, e, który. E, Niestety, ale się uwstecznił pod y, y, tą batą Zupancicza po raz drugi, bo za, podczas pierwszej przygody z y, Słoweńca to y, nawet przez, przez Zupancicza był wskazywany jako ten y, zawodnik, który gdzieś tam wskoczył, fajnie się pokazał, rozwijał się, y, był w jakiś sposób wyróżniony. Y, no ale w tej chwili tutaj y, ja pisałem chłopakom, że w, w y, sytuacji, gdy. Miłosz ma do wyboru tylko dwa zagrania krążka to on zawsze wybierze to gorsze i w tym ostatnim meczu z GKS-em Tychy, w tym, w tym piątym spotkaniu, no to wszystko co złe i wiele groźnych akcji Tyszan właśnie się zaczynało od głupich strat czy podań, czy rollingów Miłosza. Szkoda, bo to jest no, jeden z ostatnich wychowanków, który gdzieś tam się Tutaj zawiesił. No jest Prusak oczywiście. Aha, dobra, aż nawiązujesz. Dobra. No myślałem o tych wychowankach. Nie. Gdzie ich szukać? No, Wiesz, no to nie jest ta unia z lat Nie, no oczy jeszcze, oczywi gdzie tam oczywiście, że nie było tych wychowanków, że nie. No była nie, nie. co roku brak No niestety, nie, niestety nie wygląda to tak. Więc tutaj na pewno. I tą trzecią osobą byłby no, no tu widzisz, no, tu mówisz, że strzały, a mamy podobne, podobne typy. Bardzo podobne, no ale to też jest, wiadomo, jest trudniej e, z, z tego względu, no że jednak 4-1 wygrać w półfinale, no to to jest e, Wybrać większość... Na pewno wybrać ciężej tych gorszych niż tych, niż tych lepszych. No właśnie, teraz chciałem zapytać o tych, o trzech, trzech? najlepszych. No to no, zacznę od Lundina. No tutaj to, co on wybrawiał, szczególnie w tym piątym meczu, gdzie też miał, może, no, kupę szczęścia, tak, no ale brankarz musi mieć kupę szczęścia. No, no to tak jak Fuczik też miał szczęście tak. w tej dogrywce tak. wtedy, w tych. No, to, nie? no, tam, no. Szczęście i nieszczęście, no. no bo jak tak, ty tak ty skoro przegrywasz, no, to, no wiesz, no tutaj jednak w, w pi tym piątym meczu, yy, tych miały okazję. I, I Komorski tam w pierwszej tercji, i Łyszczaczyk w pierwszej tercji. I tam sporo było takich sytuacji, gdzie, gdzie Lundin, jednak jego umiejętności przeważyły nad tym, że ten krążek nie, nie, nie wpadł do bramki. I tutaj, tutaj trzeba mu oddać to po prostu, że, że nie zawiódł. Też na pewno. To, co mówiłem wcześniej, że on po prostu wypluwa, że wcześniej we wcześniejszych mm -hmm. odcinkach, że wypluwa te krążki z, z, z tej łapaczki, no i to dalej ma miejsce, no ale on broni i te dobitki, i wiesz. I to, co ma bronić, to wybronił i też no, był pewnym punktem zespołu, czyli to, czego brakło Unii w zeszłym sezonie, mając nic Kuga. To prawda. Tu jest gigantyczna różnica. Tak sobie myślę o Lundinie. To taka jedyna bramka, gdzie, którą bym gdzieś tam na jego konto zaliczył. Znaczy, może więcej, ale teraz tak z pamięci. To jest ta bramka Turkina na 2-2 w tychach w meczu na no, I tuż nad parkanem. Pomiędzy parkanem a łapaczką. Akrocentowałem za bramką wtedy to widziałem. No widziałem cię, jak się tam cieszysz w kamerze. Więc... No wiesz, no, no, Trudno ukrywać swoje no, tak. sympatyki. I poziom w innych, cały czas. innych obron. I ten strzał to, to wydaje mi się, że było gdzieś tam. Ale mi wiesz, no, wyszło na to, że i tak się nic nie stało. A nie, no oczywiście, tak? Tylko tak jak no, sobie na szybko przeanalizowałem te, te, te no, to wszystkie. To jedyna bramki bramka tam. z wielu, tak? Tak, tak. tak. No to widzę. No, no. Znaczy, no nie tak z wielu, no, jak, jakby tam no, nie sobie Nie z wielu, popatrzym. ale z kilku. Z kilku. Yy, no i wiesz, no, dla mnie Lundin na chwilę obecną yy, dojechał do tej topki bramkarzy w Polsce. Nie, no to zdecydowanie. No, tak. Playoffy play w jego wykonaniu. No play to playoffy naprawdę te... fajne i. No i też może sobie kibice Unii mogą sobie pójść w brodę, że, że nie bronił w zeszłym roku, że ta kontuzja. Znaczy wiesz, czy, czy nie, ja jestem zadowolony z tego, jak klub i sam zawodnik to poprowadził, że okej. Okay, Poleciał do Szwecji na operację, ale wrócił na rehabilitację. Był tu cały czas z drużyną. On do, e, do rywalizacji o, o brąz z Krakowią był z drużyną. Mhm. Czyli e, wiadomo, że nie grał, ale mm, był częścią te, tego zespołu. E, Klub też mu zaufał, no bo to też nie jest łatwa decyzja, mi się wydaje, w tej chwili, że masz takiego bramkarza, i w sumie co, no, on zagrał w sześciu spotkaniach w tamtym sezonie. No, on zagrał ok, no, ale no, nie to jesteś też ta bramka stanie... pamiętam chyba taka. Tak, <śmieszna> tak, tak, forma. tak, ale no, powiedzmy sobie szczerze, no, nie jesteś w stanie ocenić bramkarza na, na, na tle sześciu spotkań. Na no, tu było jasne postawienie, że on będzie numerem jeden w sezonie 23-24 i ma po prostu praktycznie cały rok na to, żeby doprowadzić się do e, dobrej dyspozycji fizycznej mhm. i zdrowotnej. No i ten początek sezonu też był gdzieś tam wahający, też kilka jakichś drobnych urazów czy chorób się mhm. przytrafiło. No ale koniec końców e, myślę, że stanął na wysokości zadania, tak, tak jak, no, jak mówić. no porównanie z Kevinem Milnickugiem to jest w ogóle nie na miejscu. To, Wiesz, porównuje do tego, co było, a do tego, co jest. Nie, no tak, 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 ale jakby no to jest, no Kevin kto to była po prostu dwójka, która wskoczy, wskoczyła. No, była opcją tam, rezerwową tak naprawdę, no. bo nawet nie była dwójka, tylko ściągnęli, Unia ściągnęła go z hala, tak? Tak, tak, Wiesz, tak, tak. No, czy, na, na ratunek no, tak naprawdę. Unia go ściągnęła, on trochę uciekł, jeszcze brakowało powrotu e, na ten sezon na przykład. Więc tutaj na pewno ma, mamy Lundina i kto jeszcze? Jeszcze dwóch. Kaleniko mm. No Nie zadać nic ująć. No. Tyle bramek, jak, jak jeszcze tak ważnych, jakie on strzelił w tej, w tej rywalizacji, no to na pewno zasługuje na, yy, na pochwałę. Yy, no i przede wszystkim, wiesz, no, pokazywało się, tak no, brał na siebie odpowiedzialność za, za grę w tej formacji, w której był, czyli w, tam obok Dziubińskiego i Sadłochy. Yy, no i yy, w, na pewno no, nie można mieć do niego no, jakichś zastrzeżeń. Co do... No na pewno tu jest różnica, yy, taka dysproporcja tak. między tym, co było w sezonie mm -hmm. zasadniczym, tak. a w playoffach. myślę, że nikt się nie spodziewał. No, na, na pewno najbardziej niebezpieczny zawodnik dla Tychów yy, spośród chyba wszystkich atakujących, moim zdaniem. Okej, okay, z tym ja się z tym nie zgodzę, ale. Okay? No, wiesz, no, pewnie składałbyś. Yy... No zaraz się dowiesz, kogo bym wskazał. Sadłochę? <grych> tak, ja bym wskazał no, Sadłochę. I właśnie chciałem na trzecim miejscu postawić Kamila Sadłoche. Moim zdaniem to był game changer. To, że on się pojawił w pierwszej formacji, no to kompletnie odmieniło grę drużyny. No nawet nie to, że po prostu że Dierniński nie grał w tej pierwszej formacji. Raz, że w pierwszej formacji, a tak. ważą on wskoczył do no on formacji z... specjalnej na przewagi. No, tak, i wiesz, i on pokazywał się. Bardzo solidnie i bardzo sympatycznie no, się go w każdym meczu, jak dobrze pamiętam. Tak. no. Nie licząc pierwszego, gdzie było do no, zera. No. No, no. W sensie. no, moim zdaniem, Game Changer w ogóle tej rywalizacji. On odmienił oblicze y, gry, w, szczególnie w ofensywie Unii. Mm. No i co tu można więcej <laughs> powiedzieć. No myślę, że ta też ta amerykańska szkoła, bo on się wiadomo, wychowała za oceanem też sporo. No tak, w wieku dała. dwóch lat wyleciał tak, do Stanów. Tak, tak, więc... tak. No wiesz, no, jednak te wzorce, gdzieś tam masz cały czas w głowie i, i, i pokazujesz to, co to, to doświadczenie, które nabyłeś, to pokazujesz tutaj. nie? I na pewno y, bardzo tutaj też ukłony wielkie dla, dla Zupancicza, że potrafił <coughs> odkryć w nim ten drzemiący potencjał. Okej, okay. ciekawa trójka. Mi jest ciężko wybrać trzech, aczkolwiek... No tutaj, chordy to 80 e. dziesięcią e. wiesz. E. No, Lundin musi być, bo uważam, że bez Lundina nie byłoby w ogóle tego awansu. No pewnie. E. No, też sobie musimy wziąć pod uwagę, kto za niego mógłby stanąć w bramce. E. No wiesz, ja pamiętam w ser... serię, no, to były chyba trz... dwa mecze, gdzie Robert Kowalówka wszedł i... i pok... Zapierał Oszczykowa. Tak, i pokonał Tychy, tak? Okej, okay, ale ta historia potem nie była aż tak piękna, gdy bronił. E... No nie no, wiesz, no ale sama historia, <laughs> co do tej serii była romantyczna. Nie no o, oczywiście i, i jakby Robert ma mój szacunek, ale uważam, że to jest gdzieś Bramkarz, który jest w stanie na takim dobrym, fajnym poziomie utrzymującym wynik zagrać dwa, trzy spotkania i później jest zjazd. No. Jest, jest dlatego nie. uważam, że no, nie, na, pewno. na to bez Londina. Chyba nie byłoby Londyn tego awansu. Jedynka. Tak, więc, więc w tej, tej trójce musi być Lundin. E, dwójka to jest Sadłocha. E, uważam, że e, tak jak napisłeś, powiedziałeś, że był game changerem. Tomek na grupie, grupie napisał, że to był tak zwany bowler w zespole Unii Oświęcim, więc no te, te jego, ta jego jazda to był dla mnie odpowiednik Alana Łyszczarczyka w Unii Oświęcim. To mhm. jest podobny typ. Oczywiście to jeszcze nie jest ten poziom, tu nie ma co, co porównywać, ale myślę, że gdzieś tam jest potencjał na doskoczenie do tego typu zawodników, też jak Patryk Wronka na przykład, mhm. to, to jest e, szybka jazda na łyżwach, dobra gra e, Pewnie ma kił, potencjał, więc... żeby stać się za rok, czy wiesz, no, choćby no, w przyszłym sezonie stać się jeden z kluczowych zawodników ligi też. No. O ile Myślę... zostanie w lidze też, no nie? No, w... bo, bo, bo słyszałem właśnie od trenerów, że, że odkąd jesteśmy w elicie, no to ci skałci gdzieś tam częściej zaglądają na no, te Tylko polskie tu jest tafle. też ta kwestia konieczności zagrania dwóch sezonów w Polsce, by mógł zagrać w reprezentacji, tak, tak, a on sam powiedział, że jego marzeniem jest możliwość zagrania w reprezentacji. Nie mhm. mówię zagranie, bo to zależy też od selekcjonera, więc no powiedzmy sobie szczerze, że te dwa sezony, zwłaszcza, że jeden już jest na końcu, gdzie myślę, że mało kto się spodziewał, że będzie tak istotną postacią, zwłaszcza w playoffach w momencie przyjścia. No i mam problemy z tym trzecim. Aż bo... tylu się nazbierało? Nie, bo mam w głowie dwóch no to wymień dwóch i wybierz e, nie wymieniłeś żadnego z nich e, o jednym już dzisiaj rozmawialiśmy to jest Krystian Dziubiński, uważam, że jako kapitan dojechał i nie można e, mieć tutaj e, wątpliwości, mhm. że e, no był takim m, zapalnikiem do dobrej gry twardej gry e, nieustępliwej całego zespołu że można było na niego patrzeć i, i e, cała drużyna grała lepiej mhm. m, więc chciałbym gdzieś go tam docenić a drugi zawodnik to jest zawodnik, według mnie bardzo niedoceniany, i jest to zawodnik, którego brakowało w kilku spotkaniach z Krakowią, i wtedy ta gra ofensywna. Henry nie... Karijalajnen. Dokładnie. Uważam, że bez Henrego Karijalajnena ofensywa Unii bardzo wiele traci, zwłaszcza ta piątka fińska. W momencie, gdy Trkulia wskoczył do Achopelto i Heikinena, to ten atak nie funkcjonował. Już tak dobrze, gdzie obaj są takimi playmakerami. Mało kto chenia, że tak powiem, docenia, według mnie, bo on nie punktuje aż tak bardzo, ale w prowadzeniu krążka, no uspokajaniu i rozgrywaniu jest dla mnie jest kluczowy i bardzo bym się ucieszył, gdyby kontynuował tę grę w Oświęcimiu. Mhm. Dlatego chyba postawiłbym na niego tylko ze względu na to, że on ma małe szanse, żeby ktoś na niego postawił. Okej. Okay. Cieszę się. Wszystko. No nie no, wiesz, no, nie mam nic więcej do powiedzenia, no. Też, no, sam mówiłeś, że gra karia nie jest jakoś super, wiesz, widoczna. No to nie jest widowiskowy. Ja mówiłem, go widziałem a? na przykład dzień przed meczem w, w restauracji wietnamskiej. No tak, więc, tak, tak. Więc, wiesz... Zawsze mówisz, jak go widujesz, tak. <laughs> Żebyście byli na bieżąco, że je, że, no że dobrze tak, się że tak. no, jak go ręka boli, to mówisz, że nawet odbiera rękami ten No, te, tak, te no <laughs> Nic <noise> nie było, kłamał nie po prostu, nie było. No, do, dojechał. Dojechał, dojechał. dojechał. No nie, no, no, wiesz, no to co do tej fińskiej tutaj, hmm, formacji, nie można mieć na pewno pretensji, poza tym pierwszym meczem, gdzie rzeczywiście no, to nie wyglądało za dobrze. No, a poza tym to... Tylko w pierwszym meczu nie było kariala, No tak, tak jak tak. mówię, nie? Hmm, no, ale wiesz, no... Z półwyspu Skandynawskiego... Była stworzona formacja, tak. i, i, no i tam ona nie funkcjonowała dopiero od wejścia. Znaczy, ja uważam, że to za największy błądnika z e, bo ten atak Sadłocha, Trkulia, Lorraine też dobrze funkcjonował. Właśnie, nie a, tak. A dla mnie, o właśnie, jeszcze zapomniałem o Lorraine, że, że, że w ogóle grał w Unii. No bo tak wiesz, spodziewałem się po nim więcej, szczerze mówiąc. Ja też się spodziewałem więcej, ale koniec końców. On do pustej, no, to nie wiem. Czy e, ale nie on tam punktowo, zwłaszcza w e, rywalizacji z Krakowią, w pewnym momencie był najlepiej punktującym graczem Unii, no, Unii szansy, Święcim. bo kompletnie, e, wiesz. E... To jest e, też taki e, zawodnik, którego gry nie widać. E, wydaje mi się, że e, prezentuje się coraz lepiej. Nie jest to gracz, z którym ja bym przedłużył kontrakt, ale e, tak jak... A ty chcesz się e... pozbywać po, po mistrzostwie Zupan Pancicza, więc wiesz... Ja bym nie brał tutaj twoich, twojego zdania na poważnie. Pamiętaj, że momencie. wszystko co ja powiem dzieje się na odwrót. E... No, czyli pan nikt może spać spokojnie. <laughs> Więc ale wracając do Lorena, tak jak władarze klubu mówili, jakby to jest uzupełnienie składu, a nie jakby wzmocnienie, które ma być gdzieś tam. No, taką jakąś bombą transferową, mhm. czy hitem, jak był Hitosato w, w Katowicach swego czasu. Więc mhm. myślę, że jako uzupełnienie składu to się sprawdza w tej chwili. No, tam z, można usłyszeć na trybunach, że kibice nie mhm. są do końca z Lorena zadowoleni, ale jakby tak przeanalizować sobie jednak grę szweda, no to ten trzeci atak, gdy wszyscy są zdrowi to może fajnie wyglądać. I e, ten pierwszy mecz, co mówię, że mamy pretensje gdzieś tam do Zupančića, gdzie Trkulje wrzucił za, e, za Leinena. Mm, to wtedy tak naprawdę rozbroił każdy, każdy atak i, i nic nie funkcjonowało. Ale przez ten błąd wyniknęło później to, że do e, Trkulje trk, i Lorena wskoczył Denyskin, a Sadłocha wskoczył do, e, do pierwszego ataku, no i to już e, że tak powiem E, chwyciło, Więc być może bez tej porażki, bez też głupiego zachowania Denyskina. Myślę, że to też trzeba e, dodać, że, że to uderzenie Marca e, kijem trzymanym oburącz w twarzy. Ja akurat siedziałem na trybunach, tak że to było naprzeciwko mnie, więc widziałem to doskonale. Stańcie wiesz, bo zawsze tam siedzisz i nie umieją cię z wzrokiem. No widzisz, <laughs> nie udało się. <śmiech> Byłeś <śmiech> więc dobrze zamaskowane. Tu ew ewidentnie no, było to bardzo brzydkie zachowanie mm -hmm. Ukraińca, ale też bym. E, w tym przypadku usprawiedliwił sędziów głównych z tego względu, że to nie była jedyna tam przepychanka w tym momencie i oni patrzyli na to, co się dzieje w innym w innym miejscu na lodzie. Dobra, Powiedz ile ci płaci do THL. <grym>, chciałbym, wiesz. chciałbym, ale nie idzie. <grym>, więc tylko dlatego tam były dwie minuty. Mhm. Więc chociaż powinno być więcej. Ja byłbym za tym, żeby. A co, był... Powiesz o zachowaniu Filipa Komorskiego na. To był Akert? Tak, na Karolinie. na, na Myślę, że na -Akerzie. doskonale Akerzie. wiesz. To bo jest... bo już, już zapomniałem. A... No już, wiesz, no, poraż... O porażkach ja... się zapomina jak najszybciej, więc wiesz. Ale to o tym wiem, bo bardzo zniknąłeś i ucichłeś w pewnym momencie wiesz, na grupie, no. gdy się robiło jedzenie. Ale jeden... dla mnie sezon się już skończył. Nie, no, jeszcze brąz, nie. Hmm. Nie powiem gdzie chyba. <laughs> <laughs> Więc yy, co dla powiem? Mnie w ogóle nie powinno być meczów o Obronc, jeśli już nawiązujemy do meczów o Obronc. Ja mam z tym problem. Yy, no wiesz, no, może. Ale wiesz dać... dlaczego? Bo w tym, w tym sezonie bym się z tomu zgodził, bo mamy cztery zespoły, dla których ten, kto by nie grał o ten brąz, to dla żadnej z tych drużyn nie byłby on wartościowy. No to, ale, ale pomyśl masz, sobie, że... To masz mecze towarzyskie tak naprawdę. Okej, okay, ale jest... pomyśl sobie, że ani jakimś ziemią, cudem, ani na przykład, nie wiem, Toruń jest w półfinale, oczywiście przegrywa... No to dajmy oczywiście. tym na trzecie miejsce już bez, bez, bez rywalizacji, no. Nie, nie, myślę... O, o to mi chodzi, że jak od czasu do czasu trafi się w półfinale jakiś taki kopciuszek, to dla nich ten brąz będzie... Bardzo istotny. Wydaje mi no się, że to tylko to dlatego ma tak <noise> Ale ja kompletnie za sam... tym nie jestem przekonany. I. Yy... Znaczy jak gdybym miał decydować, to też chyba bym zrezygnował z tego. bo yy... no, Nigdzie się już chyba tego nie gra, jeśli dobrze patrzę nie, na. na... świata w piłce nożnej masz. E, e, na ale na świata. A to wiesz, no, to masz mistrzostwa ale... świata, a nie play playoffy, które okay, masz co roku. A na mistrzostwach świata nie ma? E, nie wiem, ale jest. Nie, no i musi jest, być. Oczywiście chyba. jest. Chyba. chyba. Przecież Łotwa. Tak, tak, tak. No, tak, tak, tak. więc no i właśnie, więc i, i co roku. No wiesz. Nierzadko, tak. co roku. Nie, no. i co teraz? Wybiłem twoje. Ale argumenty. to no. A, o. ale nie, A, so, ale, ale nie. Ja, Dalej nie jestem na nie. Dalej nie jesteś na nie. Znaczy, no dalej, no tak. dalej jestem na nie, no <laughs> co, no się. No wiesz, łapię Cię, bo chcę zmienić swoje zdanie. No, no nie zmienisz, no. no. Tak samo nie namówisz mnie do kibicowania Unii Oświęc. No ja nie wiem, ja pierwszy krok już poczyniłem. No, wiesz, no przegrałem no. zakład, no to muszę się wywiązać A, z kurdefelek, tak. no. Oczywiście. <laughs> to już drugi raz. <laughs> Trzeci nawet chyba. Trze... O, nie, bo, bo Ty powiedziałeś. Tak, raz no, ja y powiedziałem. no ale wracając do meritum, może, wiesz, ja, ch ja chcę Cię zapytać, y kto mistrzem Polski? GKS Katowice. <laughs> A już tak zupełnie szczerze, wiesz, zdejmijmy bez, bez, tam na chwilę tą twoją klątwę. Bez czarów, tak? Bez czarów. E, mam nadzieję, że to nie będzie e, rywalizacja dla 8 0 04, ale wydaje mi się, że to jest o wiele mocniejszy zespół niż ten, który był wtedy e, w finale. Mhm. E, też osoba trenera tutaj robi różnicę pomimo tego, co powiedziałeś, co jest prawdą, że tak uważam, że jakby to rozstanie między Nikiem Zupančićem a Małyniomu Oświęcim powinno dojść do skutku po tym sezonie, niezależnie od tego, jaki będzie ostateczny wynik, no to jednak Nik Zupančić jest o niebo lepszym trenerem niż tą kulę. To, to nie podlega wątpliwości. Okay. Wydaje mi się też, że jednak GKS Katowice jest słabszą drużyną, niż ta, która wtedy e, pokonała Unię 4 do 0, bo wtedy ten atak Fraszko-Pasiut-Wronka, no to był postrach ligi od pierwszego do ostatniego meczu. Mhm. E, I to funkcjonowało e, świetnie, e, to też się przeniosło na reprezentację. Później, rok później, gdy, gdy Tychy poczuły tę moc Katowicza tak ta, ta, ta dużą, to Brandon Magi zastąpił Patryka tak, Wronkę, tak, to tak. też fajnie wyglądało. Teraz wydaje mi się, że jest ta drużyna bardziej wyrównana, jeżeli chodzi o Katowice, ale jest więcej takich zawodników dobrych, ale nie tak wybitnych, na których gdzieś tam się chodzi i, i, i to ogląda. I też pozytywnie patrzę na to, jak Unia rywalizowała z, z Katowicami w tym sezonie, bo ale wiesz, no to nie można patrzeć na sezon zasadniczy, patrząc na to o, na przykład, jak, nie, się, no, jak się... Oczywiście, że tak, ale... Zobacz na to na przykład, jak się grało z Krakowią. Wiesz, że no, Unia, Unia była Unia zdecydowanie lepsza. Unia w finale z Krakowią zagrała o wiele słabiej, gdyby zagrała ale tak jak... Krakowia zagrała o wiele lepiej. Tak, ale gdyby y, Unia grała tak jak z Tychami, to uważam, że ta rywalizacja skończyłaby się 4 do 1. E, Masz do więc... tego prawo, by tak sądzić. Oczywiście. No to mój podcast. <laughs> <laughs> Dziękuję za pozwolenie. W każdym razie, no, ciężko mi sobie wyobrazić, że Katowice wygrałyby trzeci finał z rzędu 4 do 0. Nie, no wiesz, no, może nie 4 do 0, nie? Ale, yy, ale na pewno jest w stanie wygrać. Myślę, nie, to... że w, myślę, że ja myślę, że szanse są 50-50, ale jakbym miał na kogoś postawić pieniądze, to postawiłbym na, z bólem serca na Unię Oświęcim. Cieszy mnie to, co pan. E, dlaczego? Dlatego, że uważam, że widać ten głód po oświęcimianach, po Oświęcimianach. oświęcimianach? Oświęcimian... po święcimianach. E, widać po nich po prostu ten głód, e, który ma no, każda mistrzowska drużyna, która że, aspirująca do miana mistrza Polski, no ogólnie do, wiesz, no, do mistrzostwa po prostu. Ma ten głód, e, widać, widać to było po nich właśnie szczególnie w tym. No w każdym w sumie meczu oprócz tego pierwszego w, w półfinale, że ta po prostu no tam stworzyła, stworzyła się fajna ekipa zgranych ludzi ze sobą. Yy, poza tym, mocno też kibice stoją za tą drużyną. Yy, nie widać po prostu żadnych jakby niedoskonałości w zespole Unii. Yy, ale w sumie to samo można powiedzieć o Gieksie. Gdzie tam ten kolektyw też jest, i tam, no też, tam jest ciągłość tam, projektu. Tam też wszystko przecież. grano. Nie? Tam jest drużyna zbudowana wokół wiesz, pierwszej formacji stworzonej z Grzegorza Pasiuta i Bartosza Fraszki. E, tam są ci Szwedzi, są finowie, no tam to jest John sobie, Mary. W Katowicach ten trzon jest cały czas ten cały sam czas, od tak. tych trzech lat. Tak, tak, tak. No i wiesz, i. Myślę, że z szansą 50-50, ale jeśli chodzi o, jak, jak patrzyłem przynajmniej na te mecze, no to że, że po prostu być może, wiesz, no nie wiem jak się ułożą te, też te finały i nie, wiesz, no trudno przewidzieć. No, gdybyśmy wszystko przewidywali, to czy nie trzeba by meczów było oglądać. Tak jak miała potrójną kolę. Ale myślę, że, yy, yy, że po prostu Unia być może bardziej chce po prostu tego, tego mistrzostwa. Kto ma lepszych kibiców? Wiesz, co jako osoba, która nie żyje zbyt dobrze, wiesz, ja żyję dobrze po prostu z kibicami myślę obu drużyn, bo wiesz, nigdy nie, nie słyszałem zagłosowa na swój temat na trybunach i mam szacunek do obu ekip. Yy, I chodzi o kibiców. A nie, no ja be, bez, bez yy, Wiesz, dlatego tak? yy, mówię, wiesz, mówię, że, yy, że myślę, że mogę powiedzieć, że, że obie ekipy kibicowsko stoją na tym samym wysokim poziomie. Ja, Nie ma dla mnie. ja najwyżej widzę, stawiam kibiców Gieksy. Jakby na mówiłem, pewno, ale w pojęciu, że to, co zrobiła Unia i kibice w półfinale, to naprawdę należy oddać im. To właśnie do tego chciałem powiedzieć, że po tym, jak kibicowsko e, hala przy Chemików 4 wyglądała w tych półfinałach mhm. z tychami. No, no coś było tą jedność na trybunach po prostu. To, to mogło deprymować, myślę, na, na lodzie tak. przeciwnika. Dlatego. No no... Obie ekipy kibicowsko i kibicowsko i sportowo, no, po prostu wyglądają najlepiej yy, myślę że z całej ligi. Możemy powiedzieć, że zasadniczy też o tym świadczy. Tak. No wiesz. Yy, można tak powiedzieć, ale no wiesz, tak naprawdę wszystkie zespoły w tym sezonie yy, i Zagłębie, Sosnowiec i... Nie no, oczywiście, to, ale, ale b, na, też, na przestrzeni tych wszystkich kolejek, gdzie nie, jednak pięć rund to jest sporo, no to jednak i Katowice, tak, i Unia, tak, tak. wiadomo, że tam chwile były zawahań, to pierwsza i druga drużyna tego sezonu i też tak się kończy, jedyne gdzie się nie udało, a też też mógł być taki finał w Pucharze mhm. Polski, no to o obie te drużyny gdzieś tam się potknęły właśnie w rywalizacji w Krynicy. No. Wiesz, jeśli chodzi o kibicowskie takie względy, to mi się bardzo podoba to, co robią kibice Geksy, że oni po prostu dopingują swój zespół, a nie antydopingują zespołu rywali. To jest coś, co należy im oddać, że po prostu oni. Wiesz, są jakieś, wiadomo, jakieś tam uniesienia w kierunku drugiej drużyny, ale jest ich naprawdę bardzo mało. I to, co można powiedzieć o kibicach Geksy, to to, że oni dopingują swój zespół, a nie antydopingują swój zespół, to co już mówiłem, że po prostu wiesz, to jest cały czas GKS Katowice i tak dalej, a nie, że wiesz, skupiasz się na tym, żeby obrazić rywala. I to należy, na to myślę, że należy zwrócić uwagę. Nie chcę też wiadomo jakoś wierzać na ambicje tutaj grupom kibicowskim w Polsce, ale naprawdę fajnie się ogląda te mecze, kiedy, kiedy zespół jest zniesiony dopingiem, a nie po prostu druga ekipa jest obrażana, bo po prostu są jakieś kosy i niezgody. To, co mi się podoba w kibicowsko w GieKSie, to jest jedność barw. No to na pewno też. E, tego mi brakuje. E, tego mi brakuje w cimiu Nie uważam, że kolor czarny jest odpowiedni i gdyby wszyscy byli ubrani na błękitno, to wyglądałoby to jeszcze lepiej. Mhm. E, a już abstrahując, gdyby to wszystko były na przykład no koszyki meczowe, to bym więc... być też jakaś akcja market, marketingowa. Ze nie strony no, klubu. w sensie ja, ja tutaj nie atakuję tylko, że tak powiem, e, e, grupy kibicowskiej, tylko tak. ogółem, tak? Ja to zarzucam na moim sektorze. 90% ludzi też jest ubranych na czarno. No tak, no ale wiesz, więc... no, trudno od nich wymagać, yy, wiesz. wiesz no, chcą, chcą się ubrać jak, jak chcą, ale wiesz, ale gdy na przykład była jakaś akcja zorganizowana przez klub, że że wiesz, ubierzmy się wszyscy na niebiesko, coś takiego, no to myślę, że to by to miało Oczywiście, zupełnie inny ale... dźwięk i bardziej pozytywny. Wiesz, porównując, porównujemy teraz kibicowsko jednych i drugich. Tak, tak, tak. To na, o to, na, to na Jak pewno. się nie masz co mecz, ubierz się na żółto, bo coś, czy, czy, czy robimy mhm. coś takiego, tylko oni rzeczywiście traktują te barwy z, na, z należytym no szacunkiem. Tylko o to mi chodzi. A z drugiej strony, to co mi się w tym sezonie bardzo podobało w Oświęcimiu, to to, że e, ta grupa kibicowska była w stanie przygotować tak wiele różnych opraw, co w e, polskim hokeju nie jest tak, e, tak często spotykane. W oświęcimy mieliśmy e, cztery razy coś takiego, jak, jak dobrze liczę. Myślę, że na finał też coś tutaj panowie e, przygotują, więc to na pewno jest. E, bardzo duży plus i, i, i szacunek z mojej strony. Mam nadzieję, że będzie gdzieś to tam e, kontynuowane. No dobrze. Myślę, że już nie ma sensu więcej e, przedłużać, nie będę też cię męczył i, i... Nie no, wiesz, ja tu zawsze z przy... największą przyjemnością przychodzę. No to przychodzisz tak, ale nie zawsze z największą przyjemnością siedzisz w tej koszulce. A nie, no <laughs> Więc... O tym zapomniałem. Aha, ja nie, ja cały czas w... Tak, gdzieś tam podświadomie pamiętasz, bo herb zasłaniany, czy to dłonią, czy to łokciem cały czas. No, no nie czuję się, komu no nie wiesz. No nigdy nie ma komfortowej sytuacji się. w takich momentach. No. Więc wolałbym no, siedzieć w koszulce Alana Łyszarczyka mimo wszystko. Alan dzisiaj leży, yy, co jest. Przykryty Bart, Bartkiem Jeziorskim, Tomkiem Fłócikiem i Szymonem Marcem, którzy zostaną zjedzeni. Tak. Ale tak to jak myślę, zostali zjedzeni. Unboxing, myślę, że to będzie już wasza tutaj rola. Tak, tak, tak. To gdzieś tam ten odcinek się, się pojawi, gdy, gdy będziemy w stanie w trójkę tak, redakcyjnie sobie gdzieś... usiąść i będzie. Eee, tak szczerze powiem, to już Pan Rzecznik testing. prasowy w GKS o tych dopytywał, co z tymi batonami. wiesz. No. No, trzeba przekazać, że tak długo, jak my czekaliśmy od wiadomości na Twitterze, na nie to tak długo trzeba czekać na ten odcinek. <laughs> no, jeżeli jeżeli słucham, to tutaj więc no, no, to, to, co zrobić. Więc na pewno zostaną zjedzone. Może byśmy tutaj Bryka zaprosili, bo on też tak niepochlebnie się wypowiadał na temat. Właśnie słyszałem i tak... <laughs> więc to, Myślę, Ale szczerze że... mówiąc, nigdy nie jadłem. Aha, no to myślę, że tutaj też jakaś paciuszka powinna przejść do, do kolegi. E... Portal z klepy. Z klepy. Z... klepy. Tak. No. E, no dobrze, to e, ostatecznie e, krótkie e, trzy pytania. Kto będzie mistrzem Polski? Mm... Życzeniowo, czy tak? Nie no. Co? Dobra, no to dałem u niego oświęcim. Kto będzie najlepszym strzelcem całych playoffów? Strzelcem? Strzelcem. W tej mm. chwili jest to y, Kalejnikowa z sześć bramek. No ale mm. później jest Hampus Olson i Ben Sokej. Myślę, pięć. że Ben Sockej. Ben Sockej. Y, I Sockej. kto będzie najlepiej punktującym? Najlepiej punktującym? Myślę, że Grzegorz Pasiut. Tak jak teraz to jest. Mm -hmm. No dobrze. Dziękuję. A Ty? Ja? No? O, no? Co to wiesz? Pytasz <laughs> mnie, a sam nie odpowiadasz. No dobrze. Mistrzem Polski będzie. Jaka jest Katowice? <laughs> Czary rzuca. Najwięcej punktów <laughs> będzie miał. Kamil Sadłocha. U. No dobra, okej. Okay, no. A najlepszym strzelcem będzie. Kalejniko Dobrze. No. Okej. Okay. Myślę, że jest to. Może poza Sadłochą jest to. No myślę, że gdyby Sadłocha to osiągnął, to byłoby to duże zaskoczenie. Ale nie chciałem też jakichś takich zbyt oczywistych wyborów. Tutaj. No wiesz, no. A ja postawiłem na to takie. Yy, o myślę, że to bardziej oczywiste opcje. No nic, zobacz. Dzięki ci za obecność dzisiaj. Dzięki Dziękuję za, za wypełnienie. zaproszenie. Chociaż sam się wprosiłem troszkę. Nie, no taki był plan, to że ty po prostu <laughs> szybciej się pytasz, czy to będzie zrealizowane, to już jest inna inna. Tak, e, w każdym razie dziękuję za zaproszenie kwestia. i pozdrawiam wszystkich i życzę wesołych świąt, bo już niebawem. No, o ile, będzie o ile... przed świętami, No, też tak, no, no, tak no, życzę więc... wesołych świąt i mogę Głodyngusa. Wzajemnie. Dziękuję bardzo. Dobranoc.